Dzień dobry moi drodzy, nie jak zawsze, nie we wtorek, a w środę wszystko nam się przesunęło przez święta wielkiej nocy, we wtorek była moc futbolu, a w środę KS Europa, to jest właśnie ten program, yy, witam was w towarzystwie jakże uroczego Sowi ty jesteś? Z ząbek? Z ząbek. Z ząbek. <laughs> to tyle wiem, bo sowizrzał to już jest trudne słowo. A, nie widać ale nie. To nie... Ząbki łatwiej powiedzieć, ale mam nadzieję, że pozytywnie nacechowane. Zazwyczaj jak mówię takie dziwne słowo, typu sowizrzał, to nieoczywiste. potem nieoczywiste, to idzie, za, to idzie na, na czacie opinia, że a, na 100% się z kimś założył, że powie słowo to Otóż nie. Tak mi przyszło e, do głowy. Samo Patrzę ciebie. na ciebie, widzę po prostu. Sowizrzała. A wiesz, co to jest sowizrzał? Musisz sprawdź sobie. Z sobie. Nie wiesz, to się dowiedzą. To, 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 to się dowiedz. Moi drodzy, już w ubiegłym tygodniu. Z, przepraszam, to było dwa tygodnie temu, mieliśmy Przer przerwę reprezentacyjną, tak. Zadałem wam drobny konkurs polegający na tym, żeby tutaj na czacie zgadnąć wszystkie przyśpiewki klubów, które pojawiają się w ramach naszych dżingli. Nikomu się nie udało. I to mnie cieszy. To znaczy, że zabawa jest trudna i że konkurs jest naprawdę niełatwy. Wszyscy się przewrócili na ligach innych, czyli wtedy, kiedy wejdzie Adam Kotleszka, mniej więcej za dwie godzinki. Mianowicie wtedy była przyśpiewka z trybun klubu Corinthians i nikt nie potrafił zgadnąć. Sześć klubów, dzisiaj też będzie sześć dżingli, bo sześć lig, pięć lig tych głównych oraz szósta po prostu pozostała reszta świata gdy wejdzie Adam, no to co, to bawimy się od nowa. Będziecie mogli zgadywać pierwszy Dzienkielek. Jest Wojtek, czyli zaczynamy od Premier League Anglia. Czas start. Tak, że, oczywiście, tak. ale to się sami. Sobie. Tak, okay, to też to. Jak tylko się program skończy, będziecie mogli e, właśnie wtedy już na opublikowany plik e, w swoich sześć propozycji, sześciu klubów, których dotyczą tych sześć dżingli. E, decyduje data stempla pocztowego, jak to się kiedyś <laughs> mówiło, czyli po prostu czas opublikowania dobrego posta. Jeżeli ktoś z, e, zgadnie i faktycznie wklei sześć dobrych rzeczy, wtedy otrzyma nagrodę. Jaką? Nie wiem, cenną. jeszcze cenną, tak. Drogocenną. Nagrodę się wymyśli, ale najpierw niech będzie tych sześć rzeczy. Anglia, Anglia, Wojtek, zaczynamy, zaczynamy od, od wyników. Dużo się będzie działo też dzisiaj wieczorem. Ważnych rzeczy to wczoraj się to sobie działo. Wczoraj się, wczoraj działo. się będzie działo. Otóż Anglia to będziemy sobie, będziemy sobie o, tym, o tym mówili. Tutaj jest. Ta kolejka aktualna. Tak, to jest ta kolejka aktualna. Kon oznacza koniec i te mecze się zakończyły. Natomiast jak widzicie. Dzisiaj e, mamy dwa spotkania wielkiej wagi od, i to ułożone tak, tak nachodzą na siebie, ale tylko połówkami. Arsenal-Luton i, i City-Aston e, Villa. Zaczniemy od wydarzenia, zaczniemy od... od e, spójrzmy na w ligową tabelę, bo największym wygranym ostatniej kolejki bez wątpienia Liverpool jedyny zespół, który wygrał w spotkaniu Manchesteru City e, z Arsenalem, który to mecz e, był meczem imienia Zdzicha Kręciny wydał się element chrapania. Powiedziałem wczoraj w Mocy Futbolu, że pierwszy raz mhm. Liga Angielska jest do skrytykowania. No, jak może? To prawda, to prawda, bo niewiele meczów w ogóle w tym sezonie takich, gdzie było 0-0, a takich niekoniecznie atrakcyjnych, no to jeszcze mniej, bo kilka takich, gdzie się kończyło 0-0, ale no, były strzały, były pościgi, były wybuchy, można sobie przypomnieć, a tutaj tak naprawdę no, bez wielkich, bezdogodnych sytuacji, zarówno dla jednych, jak i drugich, takie nieliczne strzały no i wydaje się, że tutaj po prostu no dobry miał sposób, dobry miał przepis Mika Arteta, żeby zatrzymać tę ofensywę Pepa Guardioli. No takie starcie, wiemy, mistrza z uczniem, no bo przecież Arteta przez wiele lat z Guardiolą współpracował jako asystent. Fantastyczna postawa Saliby Gabriela, no ale o wiele mniej fantastyczna, by nie powiedzieć słaba Erlinga Halanda czy Kevina De Bruyne. No, mm. i to wszystko sprawiło, że Manchester City nie był sobie w stanie tutaj wykrować okazji, nie był w stanie zaznaczyć tej przewagi. Na no Arsenal sam też. Ofensywie w ofensywie nie, nie atakował za bardzo. Ofensywa. Tak, tak. Tylko takie nieliczne kontrataki. no W końcówce była taka jedna okazja, gdzie rzeczywiście, jakby się może Trossard nieco lepiej zachował, inaczej podał. no To mógł być ten bardzo ważny, istotny zwycięski gol. no Ale patrząc też, jak się generalnie mam wrażenie układają te mecze czołówki w tym sezonie, no to ten remis pewnie jedni i drudzy docenią, chociaż bardziej Arsenal, no bo też pamiętam Manchester City z Liverpoolem, dwa mecze na remis tutaj też, no. Mamy mecz na remis. Arsenal w zasadzie de facto wygrywał tylko tak, no tak jak sobie przypominam, na szybko z Liverpoolem 3-1, z City 1-0 w tym pierwszym spotkaniu. Także no, to pokazuje, że ta stawka rzeczywiście jest bardzo, bardzo wyrównana, no, ale chyba też tutaj no, spotkali się dwaj przedstawiciele po prostu takiego stylu opartego w wielu, oczywiście w przypadkach, bo nie zawsze na posiadaniu piłki, które ma dążyć do tego, aby no, było posiadaniem piłki ofensywnym, no ale tutaj było bardziej sterylne takie rozgrywanie gdzieś do boku, szukanie tej mysiej dziury. W przypadku głównie Manchesteru City, żeby zrobić krzywdę Arsenalowi, to się nie udało. No i no chwała dla pewno dla obrońców Arsenalu, bo to chyba też jest coś, co się poprawiło, a nawet na pewno, no bo zeszły sezon, tak? Arsenal przyjeżdża do Manchesteru City też z nastawieniem, że to mecz o tytuł, no bo oni już wtedy walczyli i dostają po prostu wiele gongów, bardzo szybko e, tracą gole. 4 do 1 zwycięstwo Manchesteru City, no i Mikel Arteta sobie to przeanalizował, że jednak zdecydowanie zbyt wiele tracili goli w poprzednim sezonie, aby być tą drużyną rzeczywiście mistrzowską. No i w tym sezonie już są zdecydowanie bardziej ustabilizowani i wydaje się, że bardziej na serio będą autentykować. Ja widzę, że od, od, od wczoraj trwa dyskusja na temat, najpierw, którą rozpoczął Roy Keane, uh -huh. na temat Haalanda, który miał, który miał w dwóch meczach z Liverpoolem i Arsenalem żenująco mało kontaktów z piłką. Od tego też są piłkarze, którzy mu mają tę piłkę dostarczyć, umówmy się, ale też no, nadzwyczaj niskie to XG, ten współczynnik expected goals. Pep Guardiola wczoraj odpowiedział ale jest to podejrzewam robienie, no, robienie po prostu dobrze Halandowi i budowanie napastnika. Erling Haaland jest najlepszym napastnikiem świata, mówi, yy, mówi Pep. A jak ty uważasz? Generalnie rzecz biorąc w szerszym ujęciu, chyba trudno się z nim nie zgodzić. Myślę, że cały czas jest najlepszym napastnikiem świata. Może Harry Kane z nim mógłby rywalizować, natomiast no też biorąc pod uwagę, no powiedzmy te kwestie takiego rozwoju potencjalnego i też też progresu, no to cały czas to jest niezwykle młody przecież piłkarz i wiele lat przed nim, na pewno wiele więcej kariery niż przed Harrym Kane'em. To, że w tym sezonie nie strzelasz tylu goli, no myślę, że nie umuje mu Aż tak wiele tej klasy po prostu staje się coraz częściej człowiekiem, nie jest już robotem, no bo ten sezon, który miał poprzedni, no to te liczby jakieś kompletnie z kosmosu, wystrzałowy poziom i też być może zadziała pewien efekt, pewien efekt nowości też jeśli chodzi o tę współpracę z Kevinem De Bruyne, tutaj już o wiele częściej są rozczytywani mam wrażenie pomocnicy Manchesteru City, którzy mu dostarczali te piłki z... Znacznie większym powodzeniem w sezonie poprzednim. No ten mecz z Luton nie tak dawno był jeszcze takim, no właśnie, przebłyskiem tej, nie chcę powiedzieć dawnej, no ale powiedzmy tej klasy z poprzedniego sezonu. Pięć goli strzelonych, no bo tam właśnie miał zdecydowanie więcej tych prostopadłych piłek. No to jest też klucz, że Erling Kalant mam wrażenie, nie jest do końca zawodnikiem, który sam sobie sytuację wykryje, albo nie zawsze nim jest. On jednak potrzebuje tego dobrego serwisu. Też jeszcze cały czas musi. No mówmy się, on nie wyjdzie z piłką z budki telefonicznej. Tak, to się tak, kiedyś tak cały czas kiedyś mówił, też w tej wydaje. w małej się... przestrzeni musi cały czas pracować nad być może dobrym ustawieniem, czy też grą głową, natomiast no to cały czas jest no wielki, wielki napastnik i wcale bym się nie zdziwił, no bo nawet nie wiem też Uchylając tej delikatnej rąbka tajemnicy, czasami nie wiem, u nas w redakcji ViaPlay w się zastanawiamy nad nie wiem, tematami na weekend. No to teraz przed meczem Manchester City była dyskusja, czy Haland się zaciął, czy nie. I to wszystko jest okej, okay, ale z gwiazdką. Dzisiaj jest mecz wieczorem z Austą on przecież może walnąć hat-tricka i, I cała tam. ta narracja pójdzie mhm. i to też pokazuje no, wielkość, tak? Że to jest cały czas napastnik, który nawet jak ma tych kilka meczów słabszych, no to te gwiazdkę trzeba pozostawić i, i oczywiście jest regres Manchesteru City, stwarzają mniej sytuacji, oddają strzałów, cały czas sporo, ale za wiele gorszych pozycji, no ale to cały czas jest Manchester City, cały czas jest Erling Kalant, i on może w każdej chwili się przebudzić. Jestem tak, ale też jestem zdania, że czasem na drużyny Pepa Guardioli przychodzi taki moment takiego, nie to, to kryzys to, to jest w ogóle, nie, nie, nie wolno użyć tego, tego słowa, ale... Mają kłopot, żeby zdjąć kłódkę, ten pierwszy rygiel, otworzyć tę bramę. No, zaczynają grać po prostu wolno, tak bywało, bywało z Barceloną. Zaczynają grać, jak mawiał Piotr Nowak, po ambreli, czyli tak. po obwodzie i nic z tego kompletnie nie wynika. Jest wolno, jest przewidywalnie i Arsenal nie miał z tym kłopotu. Wiesz co, nie ja myślę, że najdłużej, uwagę, zwrócił uwagę, te odejścia piłkarzy przed tak? Riyad Marez, Cilka i Gindogan, oni jednak mieli... Bardzo dobry ten poprzedni sezon, strzelali sporo goli i zaliczali dużo asyst też tych kluczowych podań mam wrażenie, że no czy to Mateo Kowalczyk czy Rebi Doku nie do końca jeszcze w tej ich buty weszli. No Mateo Kowalczyk przecież w tym sezonie Premier League nie ma choćby ani jednego golą, strzelił jedynie w klubowych mistrzostwach świata zresztą przeciwko naszemu Maciejowi Skorze w tym meczu z Urawą Red Diamond z Doku. Ma niezłe fragmenty, uważam, że to jest piłkarz, który rozgrywa dobry sezon, no ale tych takich konkretów liczby jeszcze mu brakuje, też, no między innymi, przez tą nieskuteczność Halanda, bo przypominam sobie choćby mecz z Chelsea, zremisowany jeden do jednego nie tak dawno, to tam Doku wypracował mu taką bardzo dobrą sytuację, którą, no Haland z poprzedniego sezonu, myślę, żeby wykorzystał. No ale część, często też Doku, umówmy się, wchodzi w momentach, kiedy raz Przeciwnik jest już, jak to mówią, podmęczony. Dwa, na przykład wchodzi przy korzystnym wyniku, kiedy drużyna też jest już bardziej otwarta. Drużyna przeciwna i, i myśli o tym, zostawiając więcej przestrzeni dla takiego piłkarza doku dryblera z, z dobrym przyspieszeniem, to jest, to jest woda na młyn. Rzuciliśmy na nasz czat w tym momencie sondę, czy ktoś z trójki Arsenal Liverpool City straci w 31. kolejce. Punkty. Macie szansę się na ten temat wypowiedzieć, bardzo proszę. Już zarzuciliśmy jednym tematem pod tytułem wydarzenie. Tutaj rzucimy kilka kolejnych, które będziesz miał Wojtek omawiał. No bo teraz zajmiemy się bohater bohaterem nieoczywistym z tej serii spotkań. A nim jest Harvey Barnes. Harvey Barnes. Tak, no też tutaj oczywiście. Można byłoby się zastanowić, później też będzie cytat i pewnie wypasował Jakub Moder, bo te ciepłe słowa Roberta Dezerbiego też bohater nieoczywisty, który no, ostatnio wyszedł w pierwszym składzie na Anfield, ale tak uznałem, że sporo już było o Jakubie Moderze i każdy mógł sobie to w głowie ocenić, czy to była dobra, czy bardzo dobra, czy mniej dobra decyzja, na przykład, że Michał probierz go posadził na trybunach w meczu z Walią, a później De wystawia na Anfield, więc e, zwróćmy uwagę na, na kogoś spoza tego naszego kręgu, a Harvey Barson to jest piłkarz, który piorunujące wejście zaliczył z ławki rezerwowej w tym meczu weekendowym przeciwko Hamowi, gdzie 3-1 już młoty prowadziły na San James Park z Newcastle, wchodzi z ławki w strzela dwa gole, w tym no jednego zwłaszcza z Sapola Karnego, takiego wyjątkowej urody. No i pomaga, przyczynia się walnie do tego zwycięstwa 4-3, takiego spektakularnego. No i wczoraj też już mecz z Evertonem, gdzie no Newcastle może sobie pluć w brodę, bo po pierwsze długo prowadzili, po drugie no grali jednak z ekipą u siebie, która będzie się bronić przed spadkiem, no ale też w obliczu mnóstwa kontuzji, no bo to jest taki refren, który się powtarza przez, przez cały sezon. Jeszcze teraz niedawno w tym meczu właśnie zyskałem kolejne urazy, choćby Jamala Laselsa na 9 miesięcy, być może nawet. No to być może trzeba docenić ten jeden punkt. Tak głupio, głupio sprokurowany rzut karny w końcówce przez Palada Meta, czyli takiego piłkarza, który w zasadzie no w ogóle nie gra, ale teraz musiał z niego korzyst, skorzystać. Eddie Howe i to nie przyniosło nic dobrego dla Newcastle. Natomiast wracając do Barca w tym meczu z Evertonem, asysta też przy trefieniu Aleksandra Isaka. Piłkarz, tak. który, no właśnie, kontuzję. On był przez wiele miesięcy kontuzjowany, a sprowadzano go latem z Leicester, ze Spadkowicza z myślą. Że no, przełoży tę dobrą formę z Leicester właśnie na Newcastle, bo gdybyśmy kogoś w tym Leicester wyróżniali w sezonie spadkowym, no to byliby głównie Madison, który odszedł do od ten hamu i też już zachwyca. No i właśnie Harvey Barnes, sporo zapłaconych pieniędzy, ponad 40 milionów funtów. No i patrząc po tej liczbie meczów, którą zaliczył, no to kiedy on gra, no to rzeczywiście pomaga Newcastle, no bo 13 występów w League, 4 gole. Do tego też właśnie ta asysta, więc pewnie gdyby on był o wiele bardziej zdrowy, no to Newcastle dzisiaj nie byłoby to pytanie, czy złapie się do europejskich pucharów, tylko ewentualnie w jakiejś Z którego miejsca konferencji, czy Liga Europy. No a tutaj taki występ myślę, że zdecydowanie bardzo do zapamiętania. Też nie pierwszy, kiedy on się już wykazuje taką odpornością mentalną, no bo kilka tygodni temu z Luton Newcastle też dążyło do odrobienia strat, skończyło się remisem 4-4 i też Harvey Barnes strzelił tego decydującego. Mój drogi, a co sądzisz na temat? Znaczy, ja wiem, co sądzisz, bo wybrałeś jako sensację, więc moje pytanie jest: nazwijmy go retorycznym, ale dlaczego taką sensacją jest remis y, dla drużyny, no. drużyny Chelsea w tej kolejce? Znowu trochę tak z braku laku, no bo nie było wyniku typu, nie wiem, że Sheffield, tak jak na w czwartek gra na przykład Liverpool-Sheffield, no to jakby Sheffield wygrało na Enfield, to to, to jest prawdziwa sensacja, rewelacja. No, ale mówmy się, no. E, pewnie się to no, nie, nie, nie wydarzy. Science fiction piętro wyżej, jak w, tej, jak w tym dowcipie. Tak, no. więc skupiamy się na wydarzeniach realnych, które się odbyły, tylko uda. Historia, która miała miejsce i Chelsea-Berlin. Chelsea-Berlin 2 dwóch Oczywiście no Chelsea, można powiedzieć, przyzwyczaja kibiców do tego, że wiemy, że nic nie wiemy, że to jest cały czas ekipa w budowie, która z każdym może wygrać, albo z każdym przegrać, z każdym dobrze się zaprezentować. Tak jak City przecież na dwa mecze w tym sezonie zremisowane. No ale cóż z tego, skoro te remisy, no to jest taka sama wartość punktu, jak ten jeden punkt z Berli u siebie, z ekipą, która prawdopodobnie spadnie i też no, mecz układał się, wydawało bardzo dobrze dla Chelsea, bo oczywiście nie było łatwo też, też cały czas w ofensywie no, tam brakuje tej spójności. Czasami mam wrażenie, że piłkarze grają po, bardziej pod siebie niż dla zespołu, no, ale jednak sporo tych sytuacji było. No, przede wszystkim był rzut karny podyktowany pod koniec pierwszej połowy. Mocno kontrowersyjny. Za faul Asiniona na Mudryku tam wydaje się, że sporo Ukraińców od siebie dołożył. Natomiast sędzia nie dość, że podyktował rzut karny, to jeszcze wyrzucił Asiniana z boiska za drugą rzutą kartkę. Zresztą to no, pewnie piłka, którego kojarzy z występów z ligi francuskiej, bo zimą dołączył do Berli razem z Maximem Estewem, taki francuski zaciąg. Rozwścieczony był węsą kąpany, chyba który jako też były stoper... No, też to, czerwień dostał. Rozumiem, że to tak trzeba podostrzeć, jakby to kazio weźmie, że będzie musi być walka, tak? No i za jakieś tam położenie ręki na ramieniu to nie ma co od razu wyrzucać. No ale też sędzia go wyrzucił z boiska i Craig Bellamy, inny taki angielski walczak, który jest asystentem kąpanego, poprowadził w zespół w drugiej połowie. No i po Poprowadził go do remisu, bardzo dobry strzał z dystansu Kalena, też później gol głową Dary O'Shea. Skończyło się na tym, że mimo tego, że Chelsea grała 11 na 10, to jeszcze Jay Rodriguez mógł przesądzić o zwycięstwie w ogóle ekipy De Clarec, bo trafił głową w poprzeczkę. Natomiast no, co na plus w ekipie Chelsea, to znowu na pewno Kol Palmer już 13 goli tego piłkarza w tym sezonie. Dublet, też ładna akcja ze Sterlingiem, ostatnio mocno krytykowanym, który mu tak ładnie piętko między nogami rywala przypuścił piłkę na... 2 do 2. ja mam wrażenie, że widać pewien rozwój tych piłkarzy ofensywnych. Oni cały czas, tak jak mówiłem, trochę bardziej sobie niż do zespołu, ale Jackson jest nieco lepszy niż na początku sezonu. No Palmer, no to w ogóle rozkwit niesamowicie. Mudryk też e, coraz częściej daje no, coś ja się ciekawego. jeszcze ale... może ten Mudryk. No, ale na pewno pomoże mu Ukraina, tak. to, że to, że strzelił tego Gola, to że awansował z zespołem do Ale obrońcy to jest cały czas hmm. taka wesoła twórczość, ale przede wszystkim wesoła dla. Dla rywali, a nie dla kibiców Chelsea. No i teraz z Manchester United, czyli znaczy innym takim zespołem pogrążonym w kryzysie, więc mi się wydaje, że. No tam będzie jazda bez trzymanki, bo i obrona United, i obrona Chelsea, no to, to, to nie są zbyt pewni piłkarze, więc wam spokojnie, ze 3-3, czy 4-4 może być jeszcze taki jeden tylko w trend. No była taka burza w szklance wody, aferka, ale wiemy, że no, Anglicy lubią te tematy, jakieś oskarżenia o rasizm dla Conora mm, Garagera, bo taki wycinek filmik, filmiku, tak. że on niby nie podał ręki czarnoskóremu dziecku, do, tak, tak, chłopcu, tak, tak. no ale później oczywiście już były zdjęcia też, jak on go obejmuje i tak dalej. Nawet mi, mówimy, no, o, się mówimy o tych dzieciakach, które wychodzą, wychodzą tunelu dziecięce z tunelu z piłkarzami, tak zwane, taka ta. dziecięca eskorta. Wiesz, my do Gallaghera był przypisany chyba taki no, mały, biały chłopczyk, a ten, a ten, a ten, a ten mały, ciemnoskóry dzieciak no, tam wystawił rękę do piątki, Gallagher go zignorował. Może nie tak zauważył. Prostu... Może nie zauważył. No, w każdym razie mu tej piątki nie przybił. Natomiast no, no, to prowadziło to do tego, że musiał dzisiaj się wypowiadać na konferencji poczetino, że, że tutaj absolutnie nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Też klub wydał oficjalne oświadczenie, no, w którym, którym potępia te, te ataki takie ze strony fanów, że, że takie oskarżenia właśnie o rasizm, więc no tutaj Naprawdę wydaje mi się, że, że o parę mostów za daleko. Zdecydowanie. Mówiłeś o Manchesterze United, że będzie jazda bez trzymanki, bo defensywa Manchesteru to jednak jest defensywa, umówmy się, sznurem do snopowiązałki powiązana. 30 strzałów piłkarzy Brentford w ostatniej, w ostatniej kolejce, a mimo to remis 1 do 1 przeciwko United. To jest też wydarzenie, o którym. To jest Twój, mój drogi Joker. Joker tak, to Czyli jest taki mecz, wybierasz. mecz, o którym myślę, że no warto powiedzieć. Tak trudno mi do, go było gdzieś przypisać pod, pod inne kategorie, no ale to, co się wydarzyło. No to jest bez precedensu, tym bardziej, że 84 kontakty z piłką w polukarnym karnym rywali zanotowała drużyna Brentford. To jest ich rekordowy nie wynik. Mało, nie niemało. Tak, mało. rekordowy wynik jeśli chodzi o obecność Premier League, W ogóle w ostatnich tam kilkunastu sezonach też była taka statystyka, że jedynie Manchester City w dwóch meczach zanotował więcej, 87. No to Manchester City wiemy jaką jest drużyną, jaką jest Brentford. Ekipa, która się będzie bronić przed spadkiem prawdopodobnie do samego końca też mocno przetrzebiona kontuzjami. No a tutaj na tle Manchester United wyglądali jak, nie wiem, Barcelona za najlepszych czasów Real Madrid czy, czy właśnie ten Manchester City Pepo Guardioli, natomiast no, mogą pluć sobie w brodę, bo żadna z tych sytuacji nie została wykorzystana, były dwa słupki, dwie poprzeczki, też dobra postawa Andreonany i tak w ogóle koniec końców to niech się cieszą z remisu, bo Manchester United wyszedł na prowadzenie w tej minucie doliczonego czasu gry po jednej z nielicznych akcji, po jednym z nielicznych kontrataków Mason Mount zachował zimną krew, strzelił gola. Później natomiast Brentford po też fenomenalnej akcji Ewena który wziął na siebie kilku rywali bardzo dobrze przyjął piłkę, zagrał do Piękna Aiera, To było wyrównanie. Dopiero Piękna ten ostatni ta strzał, tak? 30, na nie wiem, czy tam różnie <grym> widziałem wyliczenia. 30, 31, no i dopiero ten ostatni, 30, że 31 strzał znalazł drogę do siatki. E, no nie Ale stanowi, akcja tak Harlem Globetrotters, ta, ta. ta, ta naprawdę filmowa. Ta, ta Niczym wyrumująca. nie przypominał Manchester United, tej ekipy, która przecież przed przerwą reprezentacyjną pokonała Liverpool 4 do 3 pokaże Anglii wcale nie powiedzielibyśmy, że to było zwycięstwo wtedy niezasłużone. Dzisiaj wieczorem też trzeci mecz Premier League z udziałem Brentfordu właśnie o 20:30 Brentford gra przeciwko Kubie Moderowi przeciwko Brighton. Trzy spotkania przypomnę. Arsenal Luton też 20:30 21:15 20 .21 Manchester City Aston Villa my będziemy na pewno odnosili się też w jakiś sposób do tych spotkań, bo dzisiaj poza półfinałami Pucharu Polski jest między innymi półfinał Pucharu Niemiec, jest półfinał Pucharu Włoch, właśnie te spotkania Premier Liga, wieczorem, 22.30 wyjeżdża Kowal i jego kowalowy <laughs> będzie walec, walcował i, i, i rozdawał... Ciekaw jestem, co Kowal na głębi dzisiaj powie, ale... U, Na pewno go na ten temat wywołam, ale słuchaj, kończymy wątek, wątki angielskie, kończymy cytatem yy, i to jest to, co też wybrałeś, czyli... Yy, Calvin yy, Phillips. Yy, otóż to. Tak, Karwin Phillips, który... Nie ma, mówiąc łagodnie, najlepszego wejścia do ekipy West Hamu po tym, jak został wypożyczony z Manchesteru City, jak tak sobie przypomnę na szybko, z Manchesterem United, zawalony gol też z Boardmów w tym jego chyba w ogóle debiucie, to wtedy był pierwszy mecz, kiedy podawał piłkę Także że Solanki przejąłem i strzelił gola. teraz też w tym meczu z Newcastle sprokurowany rzut karny, też udział przy innych straconych golach, no i puściły troszeczkę... Lejce puściły trochę emocje i kibicom West Hamu, którzy no, szydzili i obrażali go, krzycząc tam różne, pewnie ty, taki, owaki, a nawet gorsze rzeczy do Filipsa, No i samemu Philipsowi, który pokazał im środkowy palec, nie ułatwiając sobie na pewno tego, aby wichłaski się wedrzeć. No i właśnie David Moyes odnosił się przed meczem z Tottenhamem wczorajszym, zremisowanym przez West Ham 1-1, no co do Calvina Filipsa, udzielił mu takiego wsparcia. No i ciekaw jestem, jak te najbliższe tygodnie się potoczą, no bo. Pamiętamy, jeszcze nie tak dawno, przecież na Euro 2020, on tworzył z Declanem Rice'em środek pola. No Declan Rice też przecież dla reprezentacji Anglii, i dla, dla West Hamu ważna postać, no ale trochę się rozjechały te kariery obu panów od tamtego czasu. Rice dzisiaj jest w Arsenalu kluczową postacią, 105 milionów funtów zapłacone i tak dalej. A Phillips najpierw sobie nie poradził w City, teraz sobie nie radzi w West Hamie, no ale. Ma też taka historia, gdzie no i, i z jednej, pół. i z drugiej strony, tak jak tutaj, no, apelować można do kibiców Chelsea o, o ten taki kubeł zimnej wody, do tych, co obrażali Gallaghera. No to pewnie też i, i do kibiców, i do samego Philipsa, że no tutaj było za dużo tych emocji. I ten środkowy palec pewnie niepotrzebny, mm. ale też kilka takich słów, e, które jeszcze dorzuciły do Filipsa. Pewnie sam sobie zdaje sprawę z tego, że jest w kiepskiej formie, i jakiś tam okrzyk, że jest nie wiem, kiepski, to mu niekoniecznie pomoże. Dołączył do nas. Zbychu, zwany w niektórych kręgach Harem. Ciekawe, czy zgadniecie dlaczego? Jest dobry. dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. To oznacza, że za chwileczkę będziemy mówili o bundeslice. Tak. Na czacie jest pytanie, gdzie papuga lub pełka w Studio 2? Pytanie jest trochę nielogiczne. Gdzie? Pełka lub papuga w Studio 2, bo sam sobie odpowiedział. Otóż nie, dzisiaj Studio 2 nie rusza przy Lidze Angielskiej, ale będzie przy, będzie. przy Bundeslidze, bo zaraz Marcin Bożencki też będzie miał dla was różne wątki. Jeszcze tylko Wojtku yy, poproszę ciebie o typy, o typy. na eee. najbliższy. Oczywiście już nie pamiętasz, co wy typowałeś. Nie, powiesz? nawet pamiętam. Ja pamiętam, bo to nie są aż takie... Mam wrażenie, oderwane typy yy, od rzeczywistości Arsenal Luton, no to myślę, że to jasna sprawa. Luton am... na dziś wieczór. Tak, Luton ambitne, oczywiście. Też powalczyli ostatnio z Tottenhamem, prowadzili 1 do 0 i, i no, przegrali jedynie 1 do 2. No, ale nawet w pełnym składzie Luton było, miałoby duże problemy, żeby Arsenalowi się postawić, zwłaszcza najmniej co oni jeszcze Ch mają mnóstwo kontuzy. Chyba wypadałoby, żebym zerknął na ten mecz Arsenalu z Luton. bo. High z... Havert? Yy, no, Kai Havert z Hayem ale wydaje mi się, że zbliża się jeden dwóch mecz Istotnie no, angielsko-niemiecki, tak, tak. więc Arsenal dobre. No, to Warto, żeby zwrócił, bo myślę, że walec Arsenal może odpalić i Bayern trochę postraszyć. City Aston Villa, tutaj też wydaje mi się, że jedynka. Oczywiście pamiętamy to, co się wydarzyło w pierwszym meczu, czyli triumf Aston Villa. I to taki bardzo e, konkretny, dobitny. No, dawno nie widziałem tak zdominowanego Manchester City, właśnie jak w tym starciu na Villa Park, no, ale to była. Też nieco inna. Villa wtedy, nie mówię, że teraz jest o wiele słabsza, ale jednak trochę mam wrażenie, jest pozbawiona też kilku zawodników, bo, bo nie wiadomo choćby co z Olim Watkinsem. No i Brentford Brighton, myślę, że MD tutaj taki remisik I też jeszcze spokojnie można się pokusić o to, że obie drużyny strzelą, bo i Ivan i w niezłej formie, i Brighton no to taki zespół, który właśnie lubi atakować, lubi grać ofensywnie. No i myślę, że tutaj, no, jeżeli Jakub Moder wyjdzie w pierwszym składzie, no to. Moder przy Fanzoli z dystansu. Tak, tak. Nie może bajam. być tutaj zaangażowany w te ataki. Na, w czacie. 65% uznało, że ktoś z tej wielkiej trójki straci punkty w 31. kolejce. Gdybym Cię miał zapytać już tylko jednym słowem, kto? City. Najprędzej wszystko. Okej, okay. i bardzo Ci dziękuję w takim razie. Wojtek Pila razem z nami. Tyle Dzień o Premier League. Dziękuję. A teraz moi drodzy, jak napisał Marek na czacie, zbychu lubi wracać tam, gdzie był już, zawsze. czyli do Bundesligi. I jak zawsze nadstawiajcie ucha i zgadujcie, z którego stadionu Ligi Niemieckiej ta prześpiewka. <słuch> Znak zapytania nad Twoją głową oznacza, że nie wiesz Nie pytaj mnie. ja nie Z jednej strony wydawało mi się, że jakaś Borussia przeleciała Aha. mi przez uszy, a z drugiej strony, że jakiś VFL, czyli mogłoby to być Bochum Bohu. albo Wolfsburg. A, no. Nie, tam, nie wiem. W a my wiemy, tam wiedzą? Tam wiedzą. To Bochum? Ale ja ci nie mogę powiedzieć, bo. Myślałem, że, już, myślałem że dostałeś. Czy... A, to jest nie, konkurs. Nie, okay. to, jest, to jest konkurs, zabawa. Czekamy na sześć typów, sześć dźwięków okay. i okay. jest jakiś prezent. Wie, no nie jest to nie, nie jest to łatwa zabawa. A nie jest to łatwa, zabawa, jest to łatwa zabawa, zabawa, po poprzedniej kolejce dwa tygodnie temu nikt nie odpowiedział poprawnie. Nikt z naszych widzów. Ale wszyscy się wy, wyłożyli Chciałby na to. Czy przyjechać chwili. ten pan Artur, który e, skasował wszystkich w jeden z dziesięciu. Ale to on chyba na herbach klubowych. Ee, nie? Ale skasowo w każdej kategorii, Aha, więc myślę, okay. że wiesz. A ten, pan Artur. A, a dzisiaj to, widziałem, to, że pan Artur to, to, to. wystąpi w Wabank, więc myślę, to że ważne. możemy spodziewać się kolejnego rekordu. Kto wie. A co tam w lidze niemieckiej? Czy mamy jakieś rekordy z tym związane? Poza tym, że rekordowo słabo gra Bayern Monachium, ale o tym sobie za chwileczkę za chwileczkę powiemy. Wyniki ostatniej kolejki i ligowa tabela. Jaka to była seria spotkań w Niemczech? No wiadomo, że stojąca pod... Znakiem dwóch meczów, jednego meczu tak naprawdę. Jednego, a, ale w sumie to powiedziałbym, że trzech. O, mm -hmm. Tak lekko przewrotnie. Wiadomo, że klasyker, czyli starcie Bayern Monachium z Borussią Dortmund zerkamy oczywiście bardzo mocno na każdą potyczkę Bayeru Leverkusen. Znowu zrobili swoje do 85. Średnio im się chciało, no, ale my trzeba wygrać i podtrzymać ten świetny wynik. I spotkanie, o którym dzisiaj trochę Tomek powiemy, czyli VW Stuttgart z Heidenheim. No bo wydawało się, że ten Stuttgart no już przepełniony reprezentantami kraju spokojnie sobie poradzi z Beniaminkiem. Lekko nie było i tak trzeba powiedzieć, że to finalnie jeden punkt wyszarpany przez ekipę ze Stuttgartu. Kolonia robi bardzo wiele, żeby z tej ligi spaść, znowu tylko remis. To I, I ta strata to się robi, robi poważna, mimo tego, że mieliśmy w tej kolejce mecz Bochum-Darmstadt, prawda? I tam też padł remis, czyli Bochum nie wykorzystał okazji, żeby... Dwóch rannych. Tak, tak, dwóch rannych. Dwóch rannych. Zdecydowanie hmm. dwóch rannych, no bo tutaj już jak patrzymy na tabelę, to faktycznie ta trójka, czyli Mainz-Kolonia i Darmstadt, no wydaje się, że przez te siedem kolejek, no jakieś cuda musiałoby się wydarzyć, żeby jedni nie wystąpili w barażu, a dwie ekipy nie zostały z tej, z tej trójki zdegradowane. Słuchaj, zacznijmy od, od, od Der Klassikera, bo wybierasz to na, jako wydarzenie, nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej. No jest to, chociaż pierwszy raz od lat, jak to mówił Mati, pierwszy raz od lat y, przystępowaliśmy do tego meczu w sytuacji, gdy Któraś z tych drużyn, nie że, inaczej, że nie mamy lidera w tym tak, spotkaniu. To, to, to tak, to prawda. No bo tutaj, tutaj mówimy o, o czasach e, tak naprawdę jeszcze inna kwestia. Pierwszy raz Borussia Dortmund wygrywa na Allianz arenie od 10 lat, czyli mm. cofamy się do ery Jurgena Klopa, który prowadził Borussia Dortmund, więc dla wielu kibiców to już piłkarska prehistoria. Tak. Ostatni w ogóle triumf Dortmundu to jest sierpień 2019 roku i mecz o Super Niemiec, więc też upłynęło sporo lat, nie tylko miesięcy, wiele spotkań rozegranych między tymi drużynami, to jednak Bayern. Był ekipą, która przystępując do tego meczu no była i faworytem, a nawet kiedy Dortmund radził sobie naprawdę nieźle, to i tak Bayern triumfował w tych pojedynkach. Mieli jakiś patent ewidentnie pod wodzą różnych trenerów na drużynę z Dortmundu no tutaj Bayern wyglądał bardzo apatycznie, wyglądali na ekipę, której się już zupełnie w tej lidze grać nie chce. Ja jestem świadomy tego, jak wygląda tabela, piłkarze zdecydowanie też są świadomi, ale wymagam od takich zawodników, których widzimy tutaj na grafice, bo tutaj są noty, noty Bild, sport bilda mm -hmm. Akurat, akurat trafne myślę, no szóstki chyba nikt nie dostał, prawda? Tak, szóstki nikt nie dostał, o czyli nie, tej ale... poniżej krytyki, no ale piątek sporo z Millerem, Kane'em i Sané, czy Gorecką na czele, no mnóstwo piątek, no to jest nie do, nie do pomyślenia, żeby tak nisko zostali ocenieni zawodnicy bo mecz można przegrać, ale tu brakało, brakowało zdecydowanie zaangażowania po stronie bawarskiej e, i takiej chęci do gry, rywalizacji. I oczywiście było kilka sytuacji, chociażby ta z Rayersonem, bo moim zdaniem to była ewidentna czerwona kartka i może ten e, ogląd meczu byłby inny, gdyby on wyleciał. Ale nie, wiesz co, nie należałoby im się. Wydaje mi się, że po prostu. A, myślę, zespołu... że nie należałoby się kartka, bo nie należałoby się. Nie czerwona. należałoby się Bayernowi punkty. No nie, wolno e... przejść tak, mieli, jak to mówią mieli najlepsze kibicowskie miejsca na stadionie, piłkarze Bayernu Monachium, bo oni po prostu byli obserwatorami wiesz, przy bramkach, wiesz, jak co, oni się Tak, obserwuję też zawsze w trakcie spotkań, kiedy jest na to ku temu możliwość tych włodarzy klubu, których często, którzy często przez realizatorów są pokazywani. No tam było widać, mówiąc delikatnie, zdenerwowanie, bo od Bayernu każdy związany z tym klubem, czy jest prezesem, dyrektorem, czy po prostu kibicem Bayernu, a takich jest mnóstwo, wymaga tego zaangażowania i walki w każdym Spotkanie, no bo Bayern przystępuje tak naprawdę do każdego meczu, czy to ligowego, czy pucharowego, no z takiej pozycji, że dlaczego mamy przed kimś drżeć, jak jesteśmy wielkim klubem. A tutaj to, co już musiało być w głowach piłkarzy przed meczem, czyli jakaś taka rezygnacja, w której dla mnie nie ma wytłumaczenia na takie podejście do spotkania. I powiem Ci, że też ta wypowiedź pomeczowa Tomasa Tuchela, my mm -hmm. mamy akurat cytat Tomasa Müllera. Tomasa Müllera, tak. Mamy, tak. Bo to za chwileczkę tak, pokażemy, to, to, to za najpierw, chwilę... najpierw o Tuchelu. Mm -hmm. O ile piłkarz, uważam, że Myler lepiej to ujął w słowach, może się tak wypowiedzieć, tak trener, mimo tego, że jest świadomy, że raczej tego mistrzostwa już nie wygra, to takie rzucanie ręcznika i mówienie, że w sumie tutaj już gratuluję Bayerowi Leverkusen Mistrzostwa Niemiec z mojej perspektywy, no niezbyt na miejscu. Mm -hmm. Nie mówię, że dzisiaj miałby wyjść do kamery i mówić, tak walczymy o mistrzostwo, jesteśmy na styku, no bo byłby śmieszny w takiej sytuacji. Ale no nie podoba mi się też takie podejście. Wydaje, wydaje mi się, że Tomasz Tuchel też się znudzony tą sytuacją i czeka na moment, kiedy będzie ostatni gwizdek 34. kolejki Bundesligi, będzie mógł spokojnie spakować walizkę i ruszyć gdzieś w świat. A Thomas Müller po meczu... A Thomas tak. Müller mówi w podobnym tonie co Thomas Tuchel, ale mówi, że nie jest nauczycielem matematyki. No, ale trochę na tej matematyce, tutaj mamy. Że nie jest nauczycielem matematyki, ale wie, że z matematycznego punktu widzenia jest to jeszcze możliwe, by dogonić Leverkusen, bo takie są fakty. No, ale będąc szczerym, no, 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 określa dyspozycję swoich kolegów, bo ten kontekst był szerszy trochę niż tutaj wypowiedź, którą mamy na grafice. No i też mówi o tym, jako lider zespołu, no, że trzeba walczyć na boisku do samego końca. Stary jest stara piłkarska zasada. Jak zaczynamy mówić o matematyce, to znaczy, że sytuacja jest, jest już kiepska. naprawdę tak. beznadziejna. <laughs> tak, tak. E ale nie, nie uważasz nie wiem może masz inne, hmm. inne spojrzenie na tę sprawę, że jednak wypowiedź to masa a wypowiedź to masa niby takie same, a jednak no nie, nie, nie jednak no, Müller różne, miał prawda? zawsze trochę wiesz też miał trochę wydaje mi się więcej dystansu do świata to, to, to na pewno bo Tuchel jest z tych, który Skorupa. E, o, tak nie, jest nie. bardzo zwłaszcza kiedy przestaje iść on to, to nie jest facet, który jest który to? najlepiej którego. Powiedziałbym, taka inteligencja emocjonalna, mm -hmm. bym która, y która pasuje do, do tego zawodu, bo on się bardzo szybko właśnie jest zaperzony, mm -hmm. jest cały taki. Y widać, że jak, jak je rozwiesz w, na... w polskich mediach dużo jest oczywiście informacji, chociażby dotyczących byłego selekcjonera reprezentacji Polski, czyli Szantosza, że znowu mm -hmm. ktoś jest nim tam zainteresowany reprezentacją, chyba nawet Mati mówi, że kto następny czy ty. Grecja. W, czy ktoś, tak, ale nie, nie chodziło o to, czy mm. kto następny się nabierze mm -hmm. na te numery. A ja się zastanawiam, jak się potoczy ścieżka Tomasa Tuchala, no bo to nadal jest. No, facet w sile wieku, no, z całkiem niezłym CV, z wycięstwem widzę mistrzów, z bardzo poważnymi klubami, e, które już zaliczył. No wiesz, no, raczej na emeryturę wybierać się nie będzie. Nie, no, tutaj tutaj nie. to jest też ciekawe, jak się potoczy los Tomasa Tuchela, bo my dzisiaj mówimy, kto zostanie trenerem Bayernu Monachium. Oczywiście coraz mocniej grana jest ta karta powrotu Juliana Nagelsmana. Jeżeli sam Uli Hennes idzie do bawarskich mediów, sam Uli Hennes, niewydzwoniony, wyciągnięty z łóżka rano w niedzielę, mm. tylko sam tam sobie maszeruje i mówi: popełniliśmy błąd można było podjąć tę decyzję mm. troszeczkę inaczej i widziałbym powrót pana Nagelsmana. Oczywiście tutaj też wchodzi już w grę niemiecki związek piłki nożnej, tak. który też chce kuć żelazo póki gorące, bo widzi, że ten wynik sportowy coraz lepszy, więc będą namawiali go zdecydowanie, żeby został przynajmniej do Mistrzostw Świata w 2026 mm. roku. Słuchaj, zanim oddamy głos Marcinowi, to jeszcze jeden wątek dotyczący spotkania Borussia e, Bayer, e, e, przepraszam, Bayern, Borussia tak. Dortmund, czyli nasz bohater nieoczywisty, bo był to piłkarz przez lata. Oj. Oj. wielki, tak. ale że tak wypali akurat w meczu z Bayernem? Tak. Mats Hummels, absolutny profesor, zagrał jak za swoich najlepszych lat, czy to w Dortmundzie, czy w Bayernie, też możemy sobie wybierać, bo były takie mm. etapy jego, mm, jego kariery, w których no po prostu, no był szefem na środku defensywy. Ja akurat najbardziej kojarzę go z tej pary z Jeromem Boatengiem, bo to były te momenty, w których wydaje mi się, że nie było lepszego duetu środkowych obrońców przynajmniej, albo na pewno w top 3 się znajdowali. To straszne, bo Boateng y, no przeżywa ten... od lat, nie wiem, no, no dramatyczny okres życiowy i piłkarski. Wydaje mi się, że chyba jeszcze bardziej życiowy niż A, piłkarski, można. bo mhm. jak własna matka zaczyna to. No, ale Nie. No, może, pozostawmy ten temat. Tak, skupmy się e... na Humelsie. Na na który po pierwsze, rozgrywa fantastyczne zawody. Nie można chyba znaleźć nawet jednego najdrobniejszego błędu, który by popełnił. I staje się rekordzistą, bo ma 29 spotkań w klasykach. Przebił Michiela Corka, który miał 28 tych spotkań. Oczywiście Cork wszystkie te mecze w barwach BVB. W przypadku Humelsa 6 spotkań w Bayernie Monachium, 23 spotkania w barwach i Dortmund, no jest tym liderem. W tej czołówce jedynie Thomas Müller jest w stanie go przegonić, bo ma tych spotkań 27. A jeżeli chodzi o Hummelsa, rządził, wydawał komendy, tak głowa wysoko postawiona, postawa na boisku, poruszanie się. No zawsze mi imponował Mats Hummels tym, jak potrafił czyścić sytuację, gdzie nawet sędzia nie ma wątpliwości, czy nawet kibic postronny, czy kartkę należałoby wyciągnąć, bo robi to po prostu czysto, konkretnie. Zdecydowanie i od razu pojawiają się info, e, jakieś e, pogłoski, że być może Julian Nagelsmann wykona telefon do Maca Humelsa. Oczywiście ułożył sobie kadrę Niemiec, co było widać już na tym marcowym zgrupowaniu, no bo triumf nad Francją i Holandią nie byle jaki, rośnie zainteresowanie w narodzie, bo już kilkanaście milionów ludzi ogląda reprezentację Niemiec ostatnimi czasy, było bardzo mizernie. Im bliżej turnieju, tym te. Emocje związane z reprezentacją Niemiec coraz większe i ja przeglądając niemieckie media widzę coraz więcej informacji, że dlaczego mielibyśmy tego turnieju nie wygrać. Mamy go mm. u siebie, mamy fajną grupę, no, no tak to akurat w przypadku reprezentacji Niemiec moim zdaniem nie jest to wyssane całkowicie z palca i możemy znaleźć argumenty, które to, e, no, które to potwierdzą, że tak być może. Prawda? Podłączymy Marcina do naszej rozmowy. Marcin Bożencki, cześć mój drogi, witamy, halo Studio Warszawa, Studio Studio 2. Jest z nami witam, Jesteś. Witam. Cześć. Słuchajcie, zanim ci oddam, zanim ci oddam głos, Ty dzisiaj masz dla nas wątek, wątek dla odmiany Bajeru Leverkusen, prawda? To, to właśnie reprezentacja, czy dla was to jest trochę burza w szklance wody. Ta dyskusja od dwóch dni na temat kroju, cyferek, czwórek na koszulkach reprezentacji Niemiec i chodziłoby hmm. oczywiście o zawodnika, który zażyczyłby sobie w pewnym momencie, bo przecież nie na Mistrzostwach Europy, kiedy mhm. numery są stałe od 1 do 23, ale że ktoś zażyczyłby sobie numer 44, a wtedy ta czwórka zaczyna niebezpiecznie przypominać symbol nazistowskiego S z tego, no, z tego SS. Ba bardziej, bardziej chodzi tu raczej o ten wątek Kibicowski, bo nie przypominam tak. sobie piłkarza, który w ogóle z takim numerem w reprezentacji by występował w klubach, oczywiście, tak, takie ale że się ale, zdarzają. Tak, tak, ale że kibic e... może sobie, że. Tak, może no, sobie, no przez dwa tygodnie sobie... było to możliwe, tak od momentu kiedy koszulka została zaprezentowana, na no Adidas się z tego całkowicie wycofuje. No oczywiście e, nie można było robić jednego nazwiska. E, które w Niemczech jest totalnie zbanowane. Tak. Teraz jeszcze mm -hmm. dwa nazwiska związane z trzecią rzeszą też dołączyły do tej czarnej listy. No, zupełnie zrozumiałe, no domyślam się, że są jakieś środowiska, dla których mogłoby to być atrakcyjne, no, ale takie środowiska muszą być banowane. E, jak nie na starcie, no bo nikt tego nie przewidział, no, ale jeżeli gdzieś ta koszulka stawała się popularna w pewnych kręgach, jeżeli takie zamówienia były do producenta e, składane, no to chyba jedna słuszna decyzja. Ja rozumiem, że może to dla niektórych być aż przesadzone, ale jeżeli ktoś się tego doszukuje, to wolałbym, żeby ten temat. Nie istnieje. No i tak, tak chyba też zareagował Adidas Marcin, bo Adidas też uznał, że jeżeli jest w ogóle jakikolwiek cień, jeżeli ktoś ma jakikolwiek cień skojarzenia takich dwóch czwórek z symbolem tej, tej nazistowskiej strasznej formacji, no to chyba nie ma sensu po prostu dalej podgrzewać tej atmosfery. Trzeba po prostu zmienić krój cyferek i, i jechać dalej. Tak, tak, tak. tak. No Niemcy oczywiście się grubą kreską od tej mrocznej części swojej historii odgradzają, więc na razie takich koszulek zamawiać nie wolno, a sama czwórka zostanie leciutko zmieniona, tak żeby po prostu nie przypominała tego, o czym mówiłeś. Szabi Alonso, mój drogi. Szabi Alonso zostaje w bajerze Leverkusen. Czy ta decyzja. Zdaje się, jeszcze przed meczem z Heidenheim tak już jest. się okazało, prawda? Więc z Heidenheim wygrywali. Z wygrywali... Hoffenheim nawet z... możemy usiąść. Z... z Hoffenheim, hmm. tak już. Heidenheim, z Hoffenheim. Z... Stuttgart, Wolfsburg. <laughs> e, Okej, okay. z, Ho z Hoffenheim 2 do 1, wygrana w ostatniej chwili. Sik jak zawsze. Jak problem, to do, do sika w końcówce. E, I co to oznacza dla samego Bayer Leverkusen? Chciałeś mi się przyjrzeć tej, e, tej oto drużynie. Mati powiedział wczoraj, że e, zatrzymanie Szabiego Alonso. To będzie też zatrzymanie Wirca i to będzie chęć przeskoczenia wraz z klubem na inną, dużo wyższą półkę na lata. Już może bez samego Szabiego Alonso. No są to na pewno naczynia powiązane. Dużo mówiło się oczywiście o tym, że Szabi Alonso odejdzie albo do Bayernu, albo do Liverpoolu. To były takie dwa najbardziej oczywiste, logiczne kierunki. Natomiast pierwszy raz, lampka taka zapaliła mi się ostrzegawcza w głowie jakoś z miesiąc, półtora temu, kiedy Hans-Joachim Wirc, czyli ojciec i jednocześnie. Menadżer Floriana Wirca, notabene Florian Wirc ma dziewięcioro więc ojciec całkiem zaradny w życiu i, i czasu nie tracił. W każdym razie tenże Hans-Joachim Wirc, Powiedział jakoś z miesiąc temu z Haczykiem, że Florian wypełni większość kontraktu obowiązującego do 2027 roku i tak za dwa lata jakoś zastanowi się, co zrobić ze swoją przyszłością. I tak wtedy sobie pomyślę, no, jeżeli tak mówi ojciec największej gwiazdy Leverkusen, no to może on wie coś, czego my jeszcze nie wiemy, może on wie, że Szabi Alonso zostanie w klubie i chyba to rzeczywiście był taki trop, który kazał nam myśleć, pozwalał właściwie nam myśleć o tym, że Szabi Alonso w Bayerze Leverkusen zostanie. No jest to ze wszechmiar dobra decyzja, fajna decyzja dla Bayeru Leverkusen, dla Bundesligi i chyba dla wielu gwiazd Bayer Leverkusen, bo to oznacza, że Xabi Alonso przeciągnął na swoją stronę cały zespół. Tam jest wielu piłkarzy, którzy mogliby w lecie odejść. Jest oczywiście Florian Wiris przeze mnie wspominany, jest Frimpong, jest Grimaldo, jest cała obrona, Palacios, no Szaka pewnie już nie, bo chce troszeczkę ustabilizować swoje, swoje życie. Może nawet Wiktor Boniface, który w ostatnich miesiącach był kontuzjowany. Natomiast wydaje mi się, że ta decyzja Szabiego Alonso będzie miała konsekwencje w takiej Postaci, że większość gwiazd zostanie w Bajerze Leverkusen, stawiam, że maksymalnie odejdzie jedna. Jeżeli miałbym typować, chyba Jeremy Frimpong, który gra w tym Bajerze Leverkusen dosyć długo i ma relatywnie niewysoką klauzulę odejścia. Ona wynosi tylko tylko w sumie 40 milionów euro. Natomiast jestem ciekaw też, czy ta decyzja Szabiego Alonso ogłoszona akurat przed klasikerem to przypadek. Czy nie przypadek? Wydaje mi się, że na tym poziomie w piłce raczej zbyt wielu przypadków, zwłaszcza w takich kwestiach, nie ma i z premedytacją Shabi Alonso ogłosił to przed... Relatywnie prostym meczem Bayer-Leverkusen, bo oczywiście 2 do 1, strzelony gol w 88 i 91, każe sądzić, że ależ to było potworne starcie, ale ciężko było te punkty wyszarpać. Natomiast przed meczem Bayer był murowanym faworytem. Jak zobaczymy sobie, jak to spotkanie wyglądało, to oni tam jechali z rywalem od początku do końca, mogli wygrać 6-7 do 1, i to też nie byłaby żadna krzywda. A dodatkowo też może troszeczkę podburzył nastroje, choćby w monachijskim obozie, gdzie chyba kibice już zaczęli powoli jakby zaznajamiać się z tą wizją, że Szabielonza zostanie trenerem Bayernu Monachium. Tak czy owak on ten kontrakt na razie będzie wypełniał. Czy do końca, do 2026 roku? Raczej nie. Wydaje się, że chyba czeka na ten Real Madrid. Może nawet w pakiecie z Florianem Wirysem? Tak mi coś chodzi po głowie. Może tak będzie. Natomiast ma tu jeszcze sporo pracy do zrobienia w tym sezonie, bo może zdobyć tryplet Liga... Bundesliga właściwie jest już na wyciągnięcie ręki, 13 punktów przewagi. Półfinał Pucharu Niemiec dzisiaj jest z Fortuną Düsseldorf, drugoligową, a przecież w finale czeka drugoligowe Kaiserslautern, które wczoraj wyeliminowało ligowe Saarbrücken. No i jeszcze Liga Europy, więc nawet przy dobrych wiatrach może się udać zdobyć trzy trofea i tak myślę, że jednak ta decyzja o pozostaniu w Bayerze Leverkusen jest ze, ze wszechmiar Logiczne, no bo ktoś powie, no ale po co on ma tam siedzieć, co on tam w sumie może wygrać, może być już tylko gorzej. A mnie się wydaje, że to jest i człowiek, i trener na tyle mądry, na tyle dojrzały, na tyle rozsądny, że jemu się nigdzie nie pali. On jeszcze będzie miał otwarte drzwi do. Premier League, do La Liga, gdziekolwiek sobie będzie tylko życzył. A tak w następnym sezonie, jeżeli utrzyma kadrę, będzie mógł się nauczyć łączenia Ligi Mistrzów z rozgrywkami ligowymi, no bo Ligi Mistrzów na razie nie łączył. Łączył Ligę Europy. Będzie mógł udowodnić swoją klasę, walcząc, kto wie, może o drugie mistrzostwo z rzędu, no bo niby dlaczego nie? Co stoi na przeszkodzie? Po prostu będzie mógł się systematycznie rozwijać jako szkoleniowiec, będzie mógł poczuć jakąś pewną ciągłość. No i jako kibic, ja po prostu, jako kibic Bundesligi bardzo się cieszę, że takiego fajnego trenera, który. Daje tak fajny sposób gry swej drużyny, będę dużo oglądał. A jak widzimy, Bayer Leverkusen ma 73 oczka, co już jest yy, wyrównaniem rekordu klubowego. Ja też sądzę, że to jest sytuacja win-win i dla samego Szabiego Alonso, który ewidentnie widać teraz, że już czeka na, na ten Real Madrid, że nie Liverpool, a jednak, a jednak Real Madrid, no i dla samego Bayeru Leverkusen, że jednak sobie trzyma i Szabiego Alonso, i Wirca i że ten, że ten projekt się nie rozpada. Yy, a propos, Marcin. Yy, Kolejne Twoje artykuły pojawiają się na stronie kanalsportowy.pl. Tam między innymi artykuł, wiem o Dawidzie Kownackim. Dlaczego Kownasiowi, dlaczego znowu w życiu mu nie wyszło? Mówiąc wprost, troszkę analiza twojego, Twojej gry Dawida w ostatnich miesiącach, i też artykuł, czego dotyczy nasza sonda, którą w tym momencie. W tym momencie ruszyliśmy, czyli kto będzie kolejnym trenerem Bayernu Monachium. Tam jest kilka nazwisk, możecie sobie na to odpowiedzieć. I ty też tam napisałeś swój artykuł na, na kanal sportowy.pl. Także tak także to zapraszam. Kandydatów jest, jest kilku: tak. jest Julian Nagelsmann, jest Roberto DeZerbi, jest Niedin Zidane, jest Ralf Rangnick. Natomiast chyba ta lista się nie powinna na tych nazwiskach kończyć. Uważam tak dlatego, że. Rozmawiam akurat dzisiaj z Radkiem Gieliewiczem, który jest całkiem niezłym info, info, informatorem, insajderem, bo. Przypominam, że on od paru miesięcy w studiu Via Play Sport mówił, że Xabiolon zostanie w Bayerze Leverkusen. Ludzie się patrzyli, pukali w głowę, a tu jednak zostaje w Bajerze Leverkusen. No i Radek twierdzi, że Bayern Monachium, wypuszczając te nazwiska Smana, DeZerbiego i tak dalej, celowo myli tropy, bo w tle rozmawia z innymi kandydatami. Niestety nie chciał zdradzić z jakimi kandydatami, więc możemy tylko popuszczać wodze fantazji. Ale nie zdziwię się, jeżeli rzeczywiście ktoś taki z czapy nieoczywisty pojawi się w kręgach zainteresowania Bayerną Monachium. Dlatego jedną z rubryk, na którą Możecie jeszcze głosować przez kilka minut, przy Bundeslidze Jest ktoś inny niż ci piłkarze. Wczoraj, ogląda, wczoraj oglądałem mecz Zarbriken kaiserslautern no, Muszę wam za, powiedzieć. Już nie, ja byłem, ale znaczy, ja też sobie współczuję, bo byłem za Zarbriken. Myślałem, nie że nie. Dali już, rady, nie dali rady, no, nie no, rady, ale byli bez, Bayern, bez, Eisen, zębni. Gladbach, no już, bez już zębni. bez Skończyła zębni. się ta fortuna, ale dla nich i tak ten półfinał Pucharu Niemiec to jest ogromne osiągnięcie. Przecież oni nawet od, przełożyli mecz ligowy, żeby przygotować hmm. się dwa tygodnie do tego spotkania. No nie udało się. Friedhelm Funkel z 70-letni trener, zagrał tak. w Pucharze w finale Pucharu Trzeci Niemiec raz. w Berlinie, a raz zdobywał go jako piłkarz, bo to chyba był 85. rok i jeszcze taki brodaty Funkel z Bajerze Urdingen, bo tak jest wychowankiem tego klubu, zdobywał to trofeum. Marcin, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. Trzymaj się, a my jeszcze wracamy do. Yy, może powinniśmy zrobić sondę na czacie, bo tu jest, słuchaj, dyskusja się yy, mocna. Nie, które Twoje okulary były lepsze, te czy tamte? Czy powinniśmy zrobić czat na ten temat? Nie, ale wracamy, <noise> ale tym razem już wiem skąd Heidenheim mi się wzięło, bo to oczywiście Heidenheim był rywalem VFB Stuttgart w tej ostatniej kolejce, tak. a to jest to drugie wydarzenie, którym Przyznam się znamy. szczerze, zająć. że gdyby nie klasiker, no który jednak no, jest wydarzeniem, grają poważne drużyny i, i skupiamy się na tym, to jest ten najlepiej opakowany mecz w kolejce, kiedy się przytrafia, to... Pewnie ten mecz wybrałbym na mecz, mecz tej ostatniej kolejki, bo oczywiście Stuttgart grając u siebie na świeżo wyremontowanym stadionie, bo on był powiększany też pod kątem euro. To jest taka ciekawostka, bo ten stadion MTH Arena był powiększany. Dzisiaj to jest już te 60 tysięcy widzów, żeby był gotowy na turniej euro. Pierwszy raz tyle kibiców zasiadło na, na, na tym obiekcie, więc jest nowy rekord frekwencyjny. No i wydawało się, że ci zawodnicy sprowadzeni przez Sebastiana Henesa no, powinni sobie spokojnie z tym Heidenheim poradzić, chociaż no... He Chociaż Heidenheim to jest ekipa, która no jest rzecz jasna Beniaminkiem, no ale ich miejsce w tabeli i gra w tym sezonie zupełnie odbiega od tego do tabeli. Tutaj oczywiście matematycznie może być różnie, ale raczej Hoff nie Hoffenheim, tylko Heidenheim jest spokojne utrzymania. Hmm. Też świetna robota tam wykonywana. No i prowadzili. No, strzela Girassi, no, który jest drugim strzelcem Ligi. Wydaje się, że wszystko układa się po myśli, no, ale nic bardziej mylnego, no bo ten Babol Nybela, nie wiem, czy, czy widziałeś. No, oczywiście, znaczy... że widziałem. Bo no, no... Jest... On mnie w ogóle nie dziwi. Pamiętam A, tego mówisz, bramkarza Monaco. z Monako i, i wiem, jak fatalnie sobie radził wtedy jeszcze tylko wypożyczony z On Bayernu. Wypożyczony, On dalej jest On wypożyczony. On dalej jest wypożyczony, jest wypożyczony do... i co do, do ciekawe, szukatu. lata lecą i Bayern znowu ma myśleć o kolejnym wypożyczeniu, tylko mm. wydaje mi się, że tymi Takimi występami, też swoją metryką sprawia, że no to nie będzie ten następca Manuela Noyera. No bo my. na takiego był kreowany. Oczywiście on nie zgodził się na to, żeby być rezerwowym, była ta liga francuska, teraz jest Stuttgart, ale za chwilę ten zawodnik będzie miał 30 lat. No i na takiego zawodnika raczej Bayern jako następcy Manuela Noyera stawiać nie będzie. A mocno podpis... przehajpowany bramkarz też tak do Francji przychodził jako. Drugi Noyer, bo wszyscy mówili, o, ależ on fantastycznie no, gra nogami. Tak ale, na ale powiem ci tak, on tymi nogami wcale nie gra dobrze. On tymi, on tymi nogami gra przeciętnie, miał naprawdę wiele momentów yy, w lidze francuskiej, kiedy. Po prostu podłączał drużynę do prądu. A jak się okazuje, i rękoma sobie nie radzi, najlepiej co pokazał. Tak, on. tak, tak. No, fatalny błąd Nybela, no, wykorzystywany później, no tutaj oczywiście bramka na jego konto, czyli gol samobójczy, później dwa gole klejdynsta. Wydawało hmm. się, że on wyrasta na e, zawodnika tego meczu. On też miał szansę, żeby Hatrika ustrzelić w tym spotkaniu, także wydawało się, że naturalny, e, naturalny bohater nam się wykreuje w tym meczu. No ale nie bez powodu. Sebastian Henes ma sw w swojej stajni takie konie jak e, Undav, no który też zadebiutował w reprezentacji Niemiec, także zbudowany tym, myślę, Unda w 98, bo to chyba Nasze było... dwa Jokery, Giras i Unda. Tak, i Unda, tak, bo nie tylko ze względu na te gole, które strzelili, no, jak się okazało, na, na wagę cennego remisu, no bo Stuttgart jest trzeci w tabeli, mówiło się o tym, mogli doskoczyć, w, zobacz, może presja, e, doskoczyć na punkt do Bayernu Monachium, gdyby hmm. ten mecz wygrali, no tak się nie stało. Oni raczej już patrzą do przodu niż do tyłu, bo, bo te Dortmund z, z lipca. Raczej między sobą stoczą tą batalię o czwarte miejsce, o Stuttgart na trzecie miejsce jestem spokojny. A i tych dwóch Jokerów, Girasi i Undaw, pobili rekord klubowy. 38 goli zdobyli już w tym sezonie. Eee, rekord klubowy to było 37 spotkań duetu eee, Klinsmann no. i Algor. 30, tak, 37 goli, a przypominam, że jeszcze 7 kolejek nam zostało do końca sezonu, więc ten duet Girasi UNDAW coś tam jeszcze może dorzucić. Chociaż 54 goli duetu z Wolfsburga, Grafite Jacko, no tutaj raczej już nie dotkną. Chociaż jak na warunki Stuttgartu jest to super wynik. My tu dzisiaj mówiliśmy nie bez przyczyny dużo o Leverkusen, że z tym Szabi Malonzo i z tymi zawodnikami postarają się zbudować drużynę na nowy sezon. Mam nadzieję, że podobny schemat zostanie zastosowany właśnie w Stuttgarcie. Jest dobrze zarządzany? Klub... Klub, jest bardzo dobry trener, są świetni piłkarze, więc y, muszą zrobić wszystko, tu wykazać się też działacze, ludzie odpowiedzialni za transfery, żeby jak najwięcej zawodników utrzymać, by ten Stuttgart w lidze mistrzów się liczył, żeby to też nie była taka przygoda w stylu Unionu Berlin, chociaż ja tego absolutnie nie przewiduję, bo mhm. ten Union Berlin w czwórce przed rokiem to naprawdę zdziwił wszystkich, nawet ludzi z Unionu, a Stuttgart to jest, no taka tak, jest prawda, tak. a Stuttgart jest z drużyną stopniowo świetnie zarządzaną. Z piłkarzami, którzy zaskoczyli. Jak widać Sebastian Hennes to też jest materiał. Myślę, że już jest świetnym trenerem, a w najbliższej przyszłości 3-4 sezonów to jest gość, o który wyląduje finalnie na Allianz Arenie w Monachium. Nie teraz. Ale za te kilka hmm. sezonów, kiedy jeszcze ten Stuttgart i ta liga Mistrzów go jakoś dodatkowo zbuduje. Dołącza do nas Marek Jóźwiak, czyli to znak, że będziemy za sekundkę mówili o Lice francuskiej. Ja Ciebie jeszcze poproszę o typy tej, tak, tej tak, kolejki. Tak, tak, tak. Pamiętam, że w typach. Mamy ten graficzny, czy nie mamy? A, widzisz, nie pamiętam. Nie, na, pe nie, na pewno o... pamiętam, że dałem spotkanie Bayernu. tak. Borussia, Dortmund, Stuttgart. Ja stawiam... I tak, tak. ja tutaj hmm. stawiam na Stuttgart, mimo tej hmm. lekkiego potknięcia z Heidenheim. Wydaje mi się, że to jest ekipa, która może się postawić Dortmundowi, mimo tego, że Dortmund jest po zwycięstwie. No, imponuje mi gra Stuttgartu, jest widowiskowa, są skuteczni, tych goli strzelają dużo, o czym przed chwilą wspomniałem, więc stawiam dlatego na, na Stuttgart. Lipsk musi gonić. Zaliczyli w topę w, w tej kolejce, a ta ich rywalizacja właśnie z Borusją Dortmund będzie do ostatnich kolejek w walce o najlepszą czwórkę. Jedna i druga drużyna ma skalkulowane budżety z dużym wyprzedzeniem na to, by w tej lidze mistrzów występować, więc gdyby się w niej nie znaleźli, dzisiaj bym tutaj na ich miejscu nie myślał, że piąte miejsce dla Ligi Mistrzów bo tu trzeba spokojnie zagwarantować sobie tą czwórkę, żeby nie mieć jakiegoś jakichś spazmów mm -hmm. i, i nerwów do samego końca, żeby spokojnie móc planować następne rozgrywki. I ostatni mecz, czyli już dzisiaj omawiane Heidenheim zagra z Bayernem Monachium, więc no, postawili się Stuttgartowi. Wydaje mi się, że u siebie też postawią się no, odchodzącemu już powoli mistrzowi Niemiec. No, ale no Bayern tak nie ma, się postawią, że przegrają. Ale, ci ale, ale, ale no myślę, że Bayern już sobie na wtopę <grym> z Beniaminkiem pozwolić nie może. No, Bayern nie takie rzeczy e, przegrywały. Razem z nami e, wyniki sądy takie, że Julian Nagelsmann zdaniem naszych e, I ja się jest, zgadzam z większością, z większością naszych widzów. E, Marek, e, Nübel, e, opinia o bohaterze, bo tutaj przed momentem, żeśmy go... Dobrze, że z Monaku wyjechał. <grym> widziałeś, <grym> go, a, widziałeś go Dlatego <grym> 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 go nie ma w Monaku. Dziękujemy bardzo Damian Gąska. Dziękuję razem z nami bardzo. to była Bundesliga, a teraz ruszamy do Francji. Ja wiem, którego Słyszysz? Którego tylko nie mój. Ty mieliś powiedziane, ale cicho, nic nic nie mówimy. Ktoś no, Ktoś powiedział, że przy lize nie wie, co to była, nie wie, co to był za klub, ale była przyśpiewka na, na melodię grupy Raymond, piosenki Supergirl, to ja bym nie zgadł, a pamiętam ten kawałek i co wygrywam? Zapytał chyba Michał Ignaczak. Więc wygrywasz uścisk ręki prezesa, jeżeli masz takowego gdzieś tam blisko przy sobie. Czekamy jeszcze na Bojana, który się za chwilę pojawi, ale pewnie się, skoro się ale to by to, to sekundkę, my sobie Marek możemy spojrzeć na, na wyniki ostatniej, ostatniej kolejki i tabelę, e, tabelę ligową. E, nie mówiąc o meczu, o tym klasyku, który zamykał całą serię spotkań, bo o będziemy mówili e, sporo, chciałbyś na coś e, zwrócić uwagę? Mieliśmy derby północy, o której chyba dzisiaj nie będziemy za dużo mówili, czyli, czyli Lille wygrywa z zespołem Lons e, 2 do 1, przegrywa wracający na świeżo z reprezentacji polski przemek, e, przemek Frankowski. Porażka porażki klubów Polaków, bo przegrały i Lons i, i Nicea zresztą też. I Przemek był zamieszany w tą tak. bankę, którą straciło drużyna Lons. Poszedł na raz. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na, na derby Brytanii. Mm -hmm. Lorient-Brest. Kolejna, kolejna wygrana drużyny Brest i oni cały czas trzymają się, trzymają się za plecami PSG, a więc no, jeśli, jeśli zobędą to jest nie W pierwszej trójce będą ci Siedem kolejek, trzy zespoły wchodzą do Champions League. Powiem ci szczerze, że jeśli oni będą w lidze mistrzów, to naprawdę będzie to jedna z największych y sensacji w historii Ligi Francuskiej. Zobaczmy, jaka jest sytuacja dalej, bo tylko szósta drużyna z Francji wchodzi do europejskich pucharów. Na razie jest tam Lons. Dalej są zespoły z wielkimi ambicjami, czyli Marseille Aren, a nawet Olympic Lyon na miejscu 10. Ale Brest, no nie ma jeszcze takiej, takiej przewagi dużej. To jest 8-9 punktów przewagi odpowiednio nad Lons i Marsylią. To jeszcze można to gdzieś tam e, stracić nie 7, potykają tutaj, się. Ale... Co, oni, ale oni akurat tak. to jest to, że się nie potykają tak <laughs> to często. Strzegają nawet jakiś jeden mecz, jeden coś z remisem i za chwilę jest pach, 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 dwa, trzy zwycięstwa. Szczególnie, że, że teraz tak z Lyon był bardzo ciężki mecz. Naprawdę bizot, tak jak mówiłeś, rozmawialiśmy wczoraj w moim tak. Futbolu, kapitalnie, kapitalnie bronił, naprawdę rewelacyjnie Roger Lebris, trener drużyny Lorient, no, no musiał się obejść smaczkiem, że, że ten bramkarz jest w dużynie Brestu, a nie, a nie u niego. Dołączył do nas Bojan, Michał Bojanowski, hater znany jako, pod pseudonimem hater z Wesołej, jest, jest i on, coś tyś tam znowu założył na siebie, A mnie widzę. Ja, druga Wszystko, wszystko poznaję te twoje. Powiedziałem, że zapomniałeś, bo tak się rozgadaliście, że. Nie, no, nic obejrze. o tobie nie zapomniałem. <laughs> Klasyk dla PSG, mój drogi. PSG wygrywa z Olimpikiem Marsylia w okolicznościach, powiedziałbym, innych niż zwykle. Znaczy inaczej, co musiałaby zrobić Marsylia, żeby w końcu jakieś spotkanie wygrać, skoro nie daje rady już 11 na 10? No kupić sędziego chyba, bo to on... No to w... zrobili już. <grym> no tak, tak zrobili. To. I, i były, były efekty. No niestety, y, mecz sam dobrze się zaczął i, i mówię tak, no, Marsylia daje nadzieję. Przez te pierwsze 15-20 minut to oni prowadzą grę, kilka kilka okazji, ale no ale potem się się posypało, a Marsylia akurat, co jest dość, dość kuriozalne, gorzej gra w przewadze niż na, 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 na równi sił. No i, i, I tak też było, że grając w przewadze prawie godzinę przegrali. Natomiast no, antybohaterem meczu oczywiście sędzia. I nawet wczoraj i dzisiaj miałem taką krótką wymianę z Rafałem Rostkowskim, czyli byłem se sędzią, ne, bo on analizował ten mecz. Ten, ja też miałem wczoraj z nim rozmowę i dosyć taką też no porządną. I mówiąc niektóre, niektóre decyzje akceptuję, ale jeśli chodzi o, o powiedzmy tę czerwoną kartkę, dla mnie to jest bardziej spa, czyli jakby przerwanie korzystnej akcji niż, niż powiedzmy ta czerwona kartka, ale nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem nie została uznana bramka dla. Marsylii, bo nawet są takie stopklatki, kiedy widać, że Donnarumma nie był zasłaniany, kontrolował to, gdzie jest piłkę, gdzie jest Weretu i nie miałby żadnych szans na, na obronę tego. Ale tam bo Powiedzmy, ale tam bo, powiedzmy o raport, co chodzi. Jest ale, na stoi no, na pozycji spalonej. Tak, Jordan Vertu, prawda? Nie, Luis nie, żarton, nie. Jordan Vertu strzela. strzela. Tak. Kto stoi na... Luis Enrique. Tak, Luis Enrique stoi na... Na pozycji spalonej. I powiedzmy, jeszcze stoi przy lewym słupku. Przy lewym słupku, A właśnie. Piłka wpada. A piłka przy prawym, prawym. W związku z tym, nie wiem, w którym w jakiej to lidze było. To chyba w Anglii mieliśmy taką sytuację całkiem niedawno, kiedy było bliźniaczo podobne zdarzenie, albo w lidze mistrzów. Też piłka zmierza w drugą stronę niż stoi zawodnik względem bramkarza, przy, przy, jakby no, kompletnie nie wpływa na jego zachowanie. I gol został wtedy. No uznany. I gol wtedy i tego, został uznany. ja właśnie nie jestem w stanie tutaj, Rafał mówił, że to jest decyzja słuszna, bo absorbował u, uwagę sędzi, tego bramkarza, natomiast ja tu nie jestem w stanie zrozumieć. No i ten, ta trzecia sytuacja, gdzie Donnarumma zupełnie nie trafia w piłkę, trafia w głowę nie ma karnego. I, I no, tak jak mówię, no, Marsylia sama się nie popisała miała pod każdym względem przewagę, i jeśli chodzi o liczbę strzałów. I, i naprawdę to, to nieźle wyglądało, ale sędzia nie pomógł i wpłynął na, na wynik spotkania. Marek, jeszcze dwa słowa od ciebie. Wydaje mi się, oczywiście skupiamy się głównie na tych takich sędziowskich y, niuansach, decyzjach, które miały wpływ na pewno na, na przebieg tego meczu i, i może to, że. No Marsylii, już widać, że miesiąc miodowy trenera Gasset już się skończył. Już zdążył przegrać parę razy, dostał w ucho. Ale ja bym jednak chciał zwrócić uwagę na to, że Paryż grając raz, że w dziesiątkę, a dwa z bardzo niewidocznym Kylianem Mbappé. A później już bez. A potem już bez Kyliana Mbappé, o tym za chwileczkę sobie powiemy też. Dał radę wygrać i jednak, i to jest bardzo dobry prognostyk dla reszty tego zespołu przed meczami z Barceloną, że da się jednak naprawdę zrobić Zrobić wynik. Tak, ja myślałem, że jednak zostawi Kiana Mbappe przy tym, przy tym wyniku. 1-0 fajnie było, bo wiedziałem, że zaraz ta przestrzeń się pojawi, bo Marsylia rzeczywiście ruszyła. I Marsylia naprawdę przegrała 2-0, mhm. ale grała dobrze. Mimo, że, że no, perze grało w dziesiątkę, to mimo wszystko ta Marsylia jest troszeczkę inna niż była niż była jeszcze tam, nie wiem, kilka tygodni mhm. e, wcześniej, kiedy nie było e, Luisa Gasseta. Natomiast e, pr w tym meczu rzeczywiście zagrało dla mnie. Brak jednego zawodnika spowodował, że drużyna Perże zaczęła grać szybciej, zaczęła grać na jeden-dwa kontakty, zaczęła być kompaktem, zaczęła być drużyną. Natomiast w dalszym ciągu Tomek, drużyna Perże ma w swojej bramce Donnarumę. Kapitalne interwencje. Naprawdę ten, ten chłopak utrzymuje cały czas w każdym spotkaniu. Ja nie mówię o jednym, o dwóch spotkaniach, w każdym meczu utrzymuje Perże przy dobrym wyniku. Cały czas jest tym strażnikiem, który nie pozwala wpuścić bramki. Często się zdarza, że jest wybierany piłkarzem meczu przy wygranych meczach przez Paris Saint-Germain. Zdecydowanie. I ma najwięcej, najwięcej interwencji w ogóle ze wszystkich bramkarzy w Lidze Francuskiej, jeśli się nie mylę. A więc to pokazuje, że ta defensywa drużyny Perze no nie, jest, nie jest zbyt e, solidarna i mocna. A jak patrzę teraz na tą defensywę, że wrócił Szkryniar i zagrają z Danilo, to naprawdę... Du, obawiam się dzisiaj w meczu Pucharu Francji z Rengi może być naprawdę A to dzisiaj, 21.10. Wczoraj Olympique Lyon wywalczył awans do finału, wygrywając z Valenciennes dwie bramki Aleksandra Lacazette. Bojan, jeszcze zostajemy przy meczu Paris Saint-Germain-Marsylia. Ty jako znany hater wyciągasz brudnym paluchem, wyszperałeś tweeta z Kilianem Mbappé, w roli głównej. Co zarejestrowały kamery? Co sądzisz, że zarejestrowały kamery? Ty to potwierdziłeś, więc nie muszę, że tylko ja. No ale no, przetłumacz po... to na język polski. Ale no. przetłumacz no, to jakoś no, tak, proszę, żeby było. No. No, Inaczej motyla na noga. Tak. Czy schodzący <laughs> Kylian Mbappé powiedział pod nosem fils de pyt, czyli to oznacza, no... No, tak, Kurczybyte. no właśnie tak, no właśnie tak, właśnie no, tak. Po, nie powiem, ten syn, ten no. to nie to, to nie to oznacza. No, No, de ja no. Wiem, no o, nie skurczybyk. No tak, to, to jest, jest to, o, o oczko mocniejsze i chyba rzeczywiście tak. to powiedział. Kilian Mbappé najpierw, jak zobaczył swój numer, że jest zmieniany, przewrócił oczami, było widać, że na zasadzie, ten znowu wymyślił. Po czym wschodząc... jeszcze tą opaskę, opaskę kapitańską, też tak dość, dość ostentacyjnie i, i zszedł. No, ale nie, nie ma się co, co dziwić. Natomiast ja cały czas stoję przy swojej, że, że przeciwko wam jestem, że Luis Enrique pokazuje, że, że ma charakter i nie będzie mu Mbappe... No będzie musi się po prostu... Ja ruszymy z czatem. Moment. Marek, ruszymy z czatem. Czy Kylian Mbappe wystąpi w kolejnym meczu? Czy w od... dzisiejszym, czy kolejnym? No, no w, powiedzmy. Z Clermont będzie w sobotę. Z Clermont w sobotę, to ten, od... czy tym w tym sobotnim meczu w... zagra od pierwszej minuty. Taka jest propozycja naszej, naszej sądy na teraz dla Was. Ty jak myślisz? Ja myślę, że nie zagra. <laughs> bo jest nie mecz z Barceloną też, i... bo, bo, no, bo no tak, bo mecz z Barceloną idzie i wtedy wrócimy do Bojana i zobaczymy, czy Luis Enrique będzie takim kozakiem i Kiana Mbappé nie wystawi na meczu z Barceloną no. No. No, nie, no, no, nie, wtedy no, to byłoby wtedy, ale wtedy mówisz, to już było mówione, jesteś... że sabotaż uprawia, no, tak. że, że uprawia sabotaż, gdyby go były, były piłkarz, e, trener Barcelony gdyby nie wystawił Kijana Mbappé na mecze z Barceloną. Bohater nieoczywisty, Bojan. Były zawodnik Paris Saint-Germain zresztą. Kiedyś e, to, kto, to, kto to pamięta, że było kiedyś w ataku Paris Saint-Germain dwóch zawodników? Jeden duży, drugi mały. Jednym dużym był Guillaume Aro, a drugim małym był Kevin Gamero. To jeszcze były przedkatarskie czasy. Ale dzisiaj Kevin Gamero e, gra już w innym klubie, w Strasburgu. Tak, no ja w ogóle patrząc na to zdjęcie zakładam, że to jest sen. Mówię, że jeszcze ze dwa lata pogra. Gamero i może z synem by się udało z nim no spokojnie zagrać. No, na pewno nie... syn będzie wyższy od niego za, za no, parę do, miesięcy. Dokładnie, do, 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 <laughs> więc no, wiemy, że to jest naprawdę. On w ogóle m, taki bliski jest fajny liczb, bo, bo 299 meczów w wyligę, więc e, no, 3, takie okrągłe okrągłe dwie liczby. No ten sezon już nie jest tak udany jak, jak poprzednie dwa, bo mimo tego, że to jest Strasburg, to w dwóch ostatnich sezonach 11 i 10 goli, więc wyniki naprawdę przyzwoite jeszcze tam byłaby dialog, który był. Ponad 20 goli, więc naprawdę nieźle to, to wyglądało w tym sezonie, już widać te lata, widać, że coraz mniej z niego korzysta. Wier, ale taka bardzo pozytywna postać, która od wielu, wielu lat grała i, i naprawdę zrobiła dużą karierę, no bo we, we Francji, no okej, okay, Lorient nie jest wielkim klubem, Strasburg nie jest, ale już PS, że taki to już, już w tych czasach, kiedy tak ten Katar się. Zaczynał potem w Hiszpanii i też, okej, okay, nie grał w Realu i w Barcelonie, ale grał w każdym z tych, powiedzmy, trzech innych, najlepszych drużyn, czyli w Valencia i w Atletico Madrid, czy chodził za wielkie pieniądze kilkanaście spotkań w reprezentacji Francji, więc takie przyjemne przypomnienie, że, że jeszcze taki zawodnik gra na francuskich e, poliskach. Marek, e, a teraz nasza sensacja, wybieramy Antoine'a Comboire, jego w ogóle sam powrót na ławkę rezerwowych Zdecydowanie. po niecałym sezonie e, znowu jest trenerem u Waldemara Kity i od razu e, wygrywa. Tego wygrywa tego, gdzie? Wygrywa, wygrywa w Nicei. Tego umówmy się, e, nawet ja, Kibic nigdy w życiu bym się tego nie, nie spodziewał, że tak to się może potoczyć. Mam ciszę, że ja jestem tego, tego samego zdania, że, że Waldemar Kita sięgnie po tego trenera ponownie. No, było ci, co by ewentualnie obstawiali, wygraliby duże pieniądze, gdyby byli na tak. Natomiast on no, pokazał, że już w tym pierwszym meczu znów e, zebrał zespół do, e, do kupy, jak to mówią. No i przede wszystkim e, Ablin. A więc gość, który wskoczył za Simona, który, który zamał sobie kość yy, chyba piszczelową albo strzałkową, no i był bohaterem tego, tego meczu. Naprawdę, tak. 21 lat chłopak, e, kapitalny mecz, e, strzelna bramka i wywalczony rzut karny. Dało zwycięstwo e, Dużynie Nąt. Mają 29 punktów, jeśli się nie mylę, więc odskoczyli troszeczkę od tego. Do tabeli na, 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 na 2 3, 3 punkty, bo Loria ma 26 chyba jak się też tak. Mm -hmm. Więc to był, to, był, to był dobry mecz w wykonaniu tej drużyny. Taką widziałem taką taką, taką energię, dyscyplinę e, taktyczną. Widziałem Waldemara Kitę, który w, w tunelu mobilizował zawodników, który pokazywał, co mają, co mają robić. E, a więc no, taka nowa, nowa wiara wstąpiła w, w tę drużynę. Ale myślę, że Kombare e, jest, jest trenerem, który który świetnie się czuje w, w NON. Mm. Naprawdę on, z jed, on szybko bardzo jednoczy ludzi. Jednoczy ludzi, czyli w klubie, ale też również jednoczy ludzi na, na trybunach. A to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o NON. Bojan, no i wybierasz swojego jokera i tutaj znowu wracamy do, no nie wiem, czy nie najlepszego piłkarza z Kosowa ostatnich, Edo miesięc, miesięc, no, ostatnich miesięcy w Europie. No zdecydowanie, bo, bo dwa gole on w końcu znalazł taką równość, bo my już od dobrych dwóch lat wiemy, że to jest zawodnik z wielkim potencjałem, ale on przegrywał rywalizację nawet z u przez pewien czas. U nas był pierwszym wyborem, bo po prostu był bardzo nieregularny. On też był takim zawodnikiem, który właśnie takiego podmęczonego rywala bardzo dobrze wyglądał. Dobry dribbling, dobra, dobra szybkość, ale teraz okazuje się, że to jest główny kreator, i też okazuje się, że, że realizator. Akcji Lil, bo naprawdę to świetnie wygląda. Coraz lepsze liczby, on już się zbliża do double-double, bo 11 goli, 9 asyt we wszystkich rozgrywkach, więc naprawdę i te liczby się zaczęły zgadzać. I też nawet Paulo Fonseca przed meczem mówił, że tak jak wszyscy byli świadomi takiego umiejętności mobilnych, dryblingu, tak właśnie brakowało tego wykończenia. Teraz bardzo dobrze to, to zrobił. Trochę szczęście wiadomo, bo i ta interwencja samby taka dość średnia, potem do bitaka, z trzech, czy tam z czterech metrów, no ale trzeba się też znaleźć w tym polu karnym i, i to wykorzystać. Więc no, duża, duża gwiazda i on też nigdy nie krył. Za każdym razem pot, potwierdza, że Lil to jest tylko przystanek. To nie jest jego miejsce docelowe. On chce grać wyżej i myślę, że jeśli utrzyma taką formę i jeszcze powiedzmy tych kilka goli, kilka asyst włączy, no to ciężko będzie go latem utrzymać. I myślę, że taki, taka premier League to jest dobry dla niego kierunek. A kiwa głową, że nie. To nie jest, Premier League nie będzie dla niego ligą. Dlaczego? Bo, bo, bo za często ja myślę, Za Tak, to jest zawodnik bardzo nieregularny. Mm. E, jeśli w Anglii no dostanie. Właśnie pytanie, dostanie tak nieregularny jest. No no to wiesz, co, ja myślę, że to już jest jego taka, taka, taka przypadłość. Natomiast mm. ja myślę, że również pod względem takiej... Bo to jest, to jest chopa, który gra indywidualnie. Dużo lubi grać indywidualnie. A jednak Premier League to jest już wyższa półka troszeczkę niż. No ale I wiesz, na... poszedł do kół z Francji do, do City. Okej, okay, nie, ma, no, nie ale, ma miejsca w Ale składzie, wiesz, o, jednak... To jest też troszeczkę inny zawodnik. Doku się dostosował. Być może on się rozwinie jeszcze, mm -hmm. wie, w, w kwestii tego, że będzie potrafił zagrać coś innego mm -hmm. niż tylko zejście do lewej nogi, mm -hmm. jak Adrian Robinson. O mm -hmm. to mi właśnie chodzi, okay. że, że jest jednowymiarowy jakby w tym w mm -hmm. tym wszystkim. I, I bardzo łatwo go przeczytać. Natomiast no, w tym meczu, w kolejnym meczu pokazał, że rzeczywiście jak już, on ma takie coś, że jak zrobi, zrobi dobrą rzecz na początku, to później mu to wszystko idzie. A jak zrobi złą rzecz na początku, to już będzie później wszystko psuł. Mm. Marek, jeszcze twoje typy na koniec, na tego, już na, na, na następny tydzień do nas dołączy Marcin Długosz, bo już za chwileczkę mówić będziemy o serii. A także, także dawaj, jakie mecze sobie... lille olympic Marsylia, bo to będzie, mm -hmm. będzie hit, myślę, że tej następnej kolejki. Obstawiam tutaj Lille, bo, bo u siebie są bardzo mocni. Lons Leavra, więc Lons nie sądzę, żeby przegrało u siebie z zespołem, który ma Leaw. Ma coraz większe problemy i będzie już się w strefie, zbliża się do strefy spadkowej. I obstawiłem mimo wszystko rans Nicea, że Nicea przełamie się i Marcin Bułka tym razem. No tym razem wygra na wyjeździe, bo to jest troszeczkę inna gra Opowiadaliśmy o tym wczoraj w Mocy Futbolu. Już nie wracamy do tych mocnych słów Marcina Bułki dotyczących jego kolegów klubowych. Bojan, na koniec nasza dobra znajoma właśnie z Mocy Futbolu Justyna Pawniczak pyta co z tą Stefani Frappar? Czy ona jest rzeczywiście taką, taką kiepską, takim kiepskim rozjemcą wydarzeń boiskowych? Jest, bo wczoraj naprawdę fatalny mecz. Natomiast bardzo uważam, że nie fair się zachowało ekipie dając jej jedynkę, a Bastien... Mm. No, wiadomo, że to są noty, tak? Ale tak. mimo wszystko jednak odbiór jest duży. Mówimy, dało o meczu, mówimy o meczu wczorajszym w Pucharze Francie, Francji. lyon, tak, lyon, lyon Valenciennes. Mhm. Ona dostała jedynkę, a Bastien dostał trójkę. Gdzie wydaje mi się, że jednak wpływ na wynik był dużo większy, jeśli chodzi o Bastiena. No bo nawet patrząc na expected goals w tym wczorajszym meczu, Lyon miał ponad cztery, Valenciennes miał 0-11. Nawet jeśli byłby ten karny i Lyon by, by stracił tę bramkę, no to nie wierzę, że z drużyną, która jest czerwoną latarnią Ligdy, traci do bezpiecznego miejsca 18 punktów, by przegrali. Więc dla mnie to jest bardzo niefajne, nie, nie nieferwersyjne zachowanie, że akurat nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie. no wiadomo, kobieta. No, no, ale... Damy im po półtorej punktu. No, jak no, 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 troszkę tak. Natomiast bardzo, właśnie nie sama nota, bo to był bardzo zły, zły no. mecz, ale je, je, to zestawienie między Bastienem a FRAPAR, gdzie, gdzie Bastian po prostu według mnie miał dużo większy wpływ na to, co się działo na boisku. Nie wiem, czy że wszyscy zanotowali, Bastian to jest y, sędzia no, tego meczu, o którym, Marsylia, o którym mówiliśmy na początku, czyli Olimpik Marsylia, Paris Saint-Germain. Michał Bojanowski razem z nami, bardzo ci Dzięki. dziękujemy. Był razem z nami też y, Marek Juźwiak, bardzo ci też y, bardzo. dziękujemy. Y, a teraz mój drogi, aha, a, a słuchaj, w sądzie naszej 50 na 50. Zagra, nie zagra, czyli inaczej. Albo zagra, albo nie, nie albo zagra. Nie zagra. I będziemy. <laughs> I rację. <laughs> Seria Zaczynamy. Na no, razie smoku? Trzymajcie się. Buongiorno. Ja to znam tylko z, z trybuna Anfield, ale we Włoszech. ktoś to śpiewa? Znasz to? Wiesz co, no i dlatego ten Ale... konkurs jest taki trudny. Jestem i jestem o to to chodziło. Tutaj na I... I o to to chodziło. Marcin Długosz razem z nami. Tomek Lipiński też do nas dołączył, będzie w studiu 2. Mówimy o ostatniej kolejce włoskiej ekstraklasy. klasy. Wyniki Panie Marcinie pojawiają się na, na ekranie razem z, z Tabelą. Zostawiając na moment na boczku te mecze, o których sobie coś będziemy mówili więcej, to na co ty chciałbyś jeszcze zwrócić uwagę z tego, co się, co się zdarzyło? No, na pewno na dole tabeli dwa remisy takich bezpośrednich rywali w walce utrzymania Kaliari z Ellasem jeden do jednego, tylko na końcówkę pojawił się Karol Świderski. Widać, że po tej przerwie reprezentacyjnej jeszcze tam nie był szykowane do wyjściowego składu. Mateusz Wieteska rezerwowym w Kaliali, no i cały czas można powiedzieć zachowany taki status quo, jeżeli chodzi o te wydarzenia na dole, bo też remis frozinone z Geną, więc te spotkania na dole tabeli nie przyniosły jakichś większych zmian, a, a o tych meczach lepszych drużyn za chwilę opowiemy w kolejnych segmentach. No i jeszcze spójrzmy sobie na układ ligowej tabeli i tutaj warto zwrócić uwagę na różnicę punktową między pierwszym Zespołem, a drugą drużyną, która niechybnie z kolejki na kolejkę się powiększa, to już w tym momencie 14, 14 oczek. Od czego zaczniemy? Może zacznijmy właśnie od, od, od czegoś, co wybrałeś jako sensacja, czyli od tego, że Inter może mhm. zostać mistrzem, mistrzem italii już podczas, bo tak to wy wygląda. Tutaj już arytmetyka tak, wchodzi. To już tak. nie jest kwestia tak naprawdę czy, a kwestia jest wyłącznie kiedy mhm. i wychodzi na to, że może zdobyć wygrać u siebie, ale na wyjeździe. To jest bardzo, no. bardzo ciekawa kwestia, bo nie było w tej kolejce seria takiej klasycznej sensacji, więc wybrałem taką potencjalną sensację. No, Inter, jak widzimy, ma na razie 14 punktów przewagi nad Milanem. Za trzy kolejki są derby i po tych derbach do zdobycia w Lidze będzie już tylko 15 punktów. Więc jak łatwo sobie policzyć, może okazać się tak, że ten mecz point Inter będzie miał właśnie w meczu z Milanem, Inter w roli gości Dwa lata wcześniej to Milan wygrał Scudetto, tam podczas fety niewybredne przyśpiewki w kierunku Interu leciały i od piłkarzy i generalnie gorąco było na tej linii, musimy dodać Powiedzmy też... Powiedzmy sobie tak, to byłby duży policzek du dla, dla ogromny tej policzek czerwono-czarnej taki, taki legendarny, którego no chyba jeszcze nie było, jak, jak Serie A istnieje. Też w ogóle, co ciekawe, te derby Mediolanu zaplanowane zostały na poniedziałek, przez to, że Milan gra wcześniej w Lidze Europy, to będą pierwsze w historii derby Mediolanu, które odbędą się w poniedziałek. I po tym dniu derby Mediolanu już będą w każdym dniu tygodnia rozegrane, więc ten mecz będzie historyczny też z innego względu. No ale tak, dodając tę, tę całą tą motoczkę, no to może się okazać, że Inter wygra, wygra Scudetto w derbach, i też jest to dość prawdopodobne, no bo jak weźmiemy pod uwagę terminarz Interu i Milanu na najbliższe kolejki. Inter gra z Udinese i Cagliari, Milan gra z Lecce i Sassuolo, więc jeżeli nie wydarzy się nic sensacyjnego obie drużyny zdobędą po 6 punktów, czyli będą przystępowały z tą 14 punktową różnicą. No i jeżeli Inter wygra z Milanem, wygra mistrzostwo w No Taki scenariusz to jest dla kibiców Interu w tym momencie coś po prostu, jak, jakby wygrać trzy mistrzostwa w cenie jednego. <laughs> Jeszcze tylko powiedzmy o meczu, dwa słówka o meczu Inter-Empoli, e, bo tam mieliśmy polską defensywę zespołu, zespołu Empoli. Ja Powrót Barasia widziałeś? No właśnie <laughs> chciałbym o nim, chciałbym cię o niego, o niego zapytać. Bramkę strzela Alexis Sanchez. Wiem, że wszedł na boisko chwilę wcześniej, Beres jest już na, na murawie, blisko 80 minut. No, Niemniej ani Alexis Sanchez nie idzie za tą akcją na jakimś, mam wrażenie, nie idzie, wiesz, na pełnej żyle. Tak, się przypomniała z meczu Polska-Szwecja. Albo Christian Biedik z meczu Polska-Francja, wiesz? I, i ten Beres, który biegnie na no, takim. No to, 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 powiedziałbym, w tlenie biegnie, co? To, to, za, tym, jest, za tym Aleksisem Sanchezem. Tak. A nie został oceniony nawet najgorzej za całe spotkanie wiem, tak, przez polskie media. Generalnie hmm. trzyma, trzymał poziom. Hmm. Nie był to najgorszy występ Bartosza no ale wiadomo, że popełnić taki błąd jak to zostanie gdzieś wycięte, już się hmm. poniesie po, po, po Twitterze i tak dalej, no to już się jest straconym pod tym względem. No, na to zachowanie trudno mi znaleźć wytłumaczenie, hmm, no, bo też. nawet tak jak mówisz, że Aleksis Sanchez przed chwilę temu i tak dalej, i tak dalej, no no wiesz, ale to było wszystko robione na się, dużej szybkości. No to o rozumiem, stracił go z oczu, próbuje go dogonić, nie udało się. A to trwa, 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 trwa. A Beres jakiś taki był, taki, jakby, nie jakby myślał o czymś innym. Odrobiny no. chęci nawet, żeby, żeby przerwać tę akcję. No nie, nie wygląda to dobrze. Biło. Nie wygląda to dobrze, dlatego zajmijmy się, zajmijmy się wydarzeniem. Igor Tudor. Tutaj, energia, ci... była, tutaj, tutaj była. energia była. Tutaj <laughs> nie... była. Bo... I to też nie dziwi to ty, nic. To Ty może nam, w panom seria coś więcej powiesz o pobycie Igora Tudora no, w Marsylii. No. Ale tam słyszałem, że na samym wejściu od razu piłkarze się zbuntowali, że za ciężkie treningi. To że tak, no to wiesz, no, 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 u niego pod jego, pod jego rządami. No, patrzysz na Igora Tudora, wiesz o nim wszystko, <laughs> prawda? Już od razu. Chorwat, brodaty. Ja nie uśmiecha się, odezwać, się nie śmieje. Taki tubalny głos, wszystko tutaj się zgadza i on zawsze był takim piłkarzem. I on dostał we Francji... Pajeta pod swoje skrzydła. A Pajet lekki, lekki zapuszczony, lekki brzuszek. Na treningach to się nie, nie spocić, nie za bardzo lubi, bo mecz przecież w no weekend. Tak. I od razu tutaj było ksz, 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 za, za no, to... no ale Tudor wraca do serii. No, to, to, to tak jak tutaj było z Luisem Albertu. Już hmm. też coś tam dzień przed meczem podobno coś tam gołytka pociągnęła i zaczęła na ławce rezerwowych. No widzieliśmy po tych statystykach, że Lazio ten mecz z Juventusem rozegrało mena mega energicznie. Odbierało piłki na połowie rywala, presowało. Była energia w tej drużynie, czyli coś, czego kompletnie nie było w tym okresie schyłkowym Mauricio Seriego, gdzie po prostu ci piłkarze się tak słaniali, nie było już w tej drużynie cienia jakiegoś polotu i generalnie wyglądali wszyscy jakby mieli siebie dosyć. W meczu z Juventusem tak nie było, no i oczywiście wymarzony scenariusz, zwycięstwo z takim rywalem po golu w ostatniej akcji meczu to jest coś fantastycznego. No tylko, że wczoraj już był mecz półfinału po Włoch, ta sama para tylko, że w Turynie, Juventus-Lazio. No tam Lazio jeszcze w pierwszej połowie było okej, okay, był strzał w poprzeczkę, ale druga to już słabsza w wykonaniu mm. tego zespołu. Ma generalnie w czym rzeźbić Igor Tudor, tak bym powiedział, bo Lazio, wespół z Interem, to jest zespół, który wystawia najwyższą średnią wieku w Serie jeżeli chodzi o piłkarzy. Więc sam latem na pewno dojdzie do wielu przetasowań, wielu zmian, pewnie odejdzie Ciro Immobile, więc zakończy się... Taka naprawdę symboliczna wielka epoka w Lazio. No i Igor Tudor będzie sobie mógł zbudować ten zespół po swojemu, będzie sobie na pewno mógł dobrać takich piłkarzy, którzy będą gotowi sprostać tym jego wymaganiom. Tak jak się spotkał w Marsylii z Gwendolinem. I on narzekał tam w Marsylii na, 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 na jego metody, nie mógł im sprostać. Tak od razu tutaj widzę, już sobie robił grunt, bo udzielał w gazetach wywiadu, że nie, no z Tudorem to się dogadaliśmy. Aha, to spokojnie. jest? Oczywiście, bo oni znowu na siebie wpadają. Gwendos i uciekł do Włoch w tym Ty, ty bardziej, że z i w Lazio wygląda naprawdę fajnie i, ta, to i ta, prawda, ta robi sympatyczną to karierę, no tak. ale teraz musi się chyba troszkę bardziej postarać o wziąć się do roboty. Na, słuchaj, startuje, wydaje mi się, z, z pola minus jeden. Do, to, no i, tej, na, na tej plansze. No, no, no ale, jeszcze tak, okay. zamykając temat Igora Tudora, no to Igor Tudor w garniturze to jest jakiś absurdalny widok, przynajmniej dla mnie. Jednak ja też nie widziałem, zawsze zawsze nie go, go rejestrowałem w dresie, a tutaj widać, że jednak w nowym miejscu chciał się tutaj pokazać elegancko. Tomek Lipiński razem z nami. A dlatego teraz prowadzimy Tomka ze Studia 2, dlatego że zacząłeś wątek Copa Italia. A dzisiaj Tomek właśnie o Pucharze Włoch ma do nam do powiedzenia. Wczoraj mieliśmy pierwszy półfinał, o którym już zdążyłeś dwa słowa powiedzieć między Juve a Lazio. A dzisiaj wieczorem Lippi e, mamy Fiorentina Atalanta. Buongiorno, come stai? Buongiorno, sto bene, grazie. E, tak, o Pucharze, bo to jest taki, taki tydzień rzeczywiście na puchary. Mamy Puchar Polski, mamy Puchar Francji, co tam jeszcze mieliśmy? Puchar Niemiec. Puchar Niemiec, tak, gdzie Serbliken powiedzieliśmy już, Au Zatem tak, ale no we Włoszech te półfinały są rozbite na mecz i rewanż, co zawsze warto, warto podkreślić, to jest ważna rzecz, podobnie jak ważną rzeczą było zwycięstwo Juventusu, to o czym Marcin powiedział, czyli, czyli jest to forma, forma rewanżu, ale kto nie widział tego meczu wczorajszego, ten nie, niech nie żałuje, bo naprawdę to było marne widowisko, w czerwie Juventus wyglizdany przystanie 0-0, a później takie cyniczne zwycięstwo. Dwie kontry na własnym stadionie, no to już pokazuje jak, jak przebiegał ten mecz z posiadaniem piłki przez, przez Lazio. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, drugi z półfinałów, ale z tych pierwszych meczów. Największym wydarzeniem tej edycji Pucharu Włoch, co widać na tej, na tej planszy, oczywiście byłoby zwycięstwo Atalanty, która Puchar Włoch zdobyła ostatni raz w 1963 roku. Natomiast chyba człowiekiem, który najbardziej potrzebuje zdobyć puchar Włoch. To jest Massimiliano Allegri, tak, tak. No, ten puchar, który przez wielu trenerów na samym starcie, zwłaszcza tych wielkich drużyn, jest niedoceniany, jest wyśmiewany, jest traktowany jako rozgrywki trzeciej, a może nawet czwartej kategorii, gdzie wystawia, gdzie sięga się do, do głębokich rezerw. Właściwie dla Allegriego jest... No, nie chce być ostatnią deską ratunku, bo gdyby zdobył to trofeum, a na przykład nie awansował do Ligi Mistrzów, to jego los wisiałby na włosku. No ale zobaczmy, naprawdę to jest chyba pierwszy trener w historii Juventusu, który może pracować trzeci sezon z rzędu, od początku do końca i nie zdobyć żadnego trofeum. Ostatni raz taka, taka seria Juventusu bez, bez trofeum to zdarzyła się w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku. No tak, to skomplikowałem. Czyli w latach po powrocie, po Calciopoli, po tym spadku, po powrocie i właśnie te lata, powiedzmy tam, 2007-2011, no to były, to były takie na odzyskiwanie kiwanie straconej twarzy na powrót do czołówki i to się stopniowo udawało, a później jak już Juventus odpalił, to wiadomo co się stało z Conte i z pierwszym Allegri to były te seryjne trofea. Ale teraz, teraz jest posłucha i wielu widzi w tym największą winę Massimiliano Allegri'ego. Chociaż w tym sezonie, bo tak, pierwszy sezon to jest czwarte miejsce, drugi sezon to jest miejsce siódme, ale byłoby czwarte, gdyby nie te minus 10 punktów i teraz też tak kroi się między trzecim a czwartym, no bo przecież naciskają Bolonia, naciska Atalanta, i także, i także Romo. Jeszcze ten dystans jest jakiś, ale, ale skraca się, no bo zobaczmy. 2024 rok. Tutaj myślę tylko o meczach ligowych. Nie, tutaj akurat wziąłem jeszcze dwa pucharowe, bo ta, te, te cyferki nie uwzględniają tego, co wydarzyło się wczoraj. Czyli ten wczorajszy to był mecz numer 15 w 2024, 2024 roku. I Zwycięstw jest mało, ale najgorsze to jest ostatnich 9 kolejek ligowych. Tu też koncentruję się tylko na Lidze. To jest jedno zwycięstwo i to wcale nie bez problemów. Nad słabiutkim, coraz bardziej słabym Frozinone, Beniaminkiem 3 do 2, cztery remisy i cztery porażki, czyli łatwo policzyć 9 meczów siedem punktów. Tylko trzy zespoły w tym samym czasie od Juventusu punktowały gorzej. Czyli jest to wspomniane prozinone. Ostatnia w tabeli Salernitana i też wyjątkowo słabe w tym sezonie Sassuolo. Czyli Juventus, gdyby liczyć tylko ten okres, te dziewięć ostatnich meczów ligowych, do Lazio przegrana na Stadio Olimpico 0-1 byłoby czwarte. Od końca w tabeli dystans, to widzieliśmy na początku, pokazywaliście się tabele, dystans do Interu to jest 20 punktów. To myślę, że tak jak Marcin stwierdził, że dla Milanu policzkiem byłoby zdobycie przez Inter mistrzostwa w Derbach, kiedy gospodarzem jest Milan, no to dla Juventusu ten, ten policzek już został dawno wypłacony, no bo 20 punktów do Interu, o to jest coś, coś niesamowitego. Zatem krytykowany jest bardzo, bardzo Allegri, ale nie tylko ciągle, no bo trudno sobie to wyobrazić jak trener, który ma 3 lata zespół, który ma właściwie nieograniczone pole zaufania, nieograniczone pole manewru, bo te transfery są z tej drużyny w tym okresie że się nic nie wydusił nie wprowadził jakiegoś stylu, jakiegoś, czegoś charakterystycznego w sensie pozytywnym. Raczej jest charakterystyczne w sensie negatywnym, że Juventus gra tylko po, albo wygrywa 1-0, albo przegrywa 0-1. Przynajmniej tak, tak się dzieje w ostatnim okresie. Zatem jeszcze raz wrócę do tego Pucharu Włoch, czyli ten rewanż w okolicach 23 kwietnia i ewentualny finał, no bo Juventus chyba jest jest faworytem w tym dwóch meczu półfinałowym i ewentualny finał to jest dla Allegri'ego taki powód, do tego, żeby być wreszcie wesoły, że nawiąże do nazwiska, bo na razie to przysparza tylko wszystkim powodów do smutku. Dziękujemy bardzo, Tomek. Przypomnę, dzisiaj godzina 21 dla tych, którzy chcieliby ten mecz sobie obejrzeć, Fiorentina, Atalanta, drugi półfinał Pucharu Włoch, ale pierwsze mecze, przypomnę, bo to jeszcze są przecież przed nami spotkania rewanżowe. Tomek Lipiński, e, dziękuję. bardzo dziękuję. My puściliśmy sondę na czacie. Czego ona dotyczy? Już, aha, czy, czy to będzie ten tytuł na stadionie Milanu poniekąd? E, tak czy nie? To jest pytanie do Was. A Milanu dotyczy cytat, który, który wybrałeś. Właśnie cytaty dotyczą. Trenera, trenera Piolego. Można powiedzieć, że takie pierwsze aż tak wyraźne poparcie dla trenera Stefano Piolego po tym, jak pod koniec grudnia, kiedy Milanowi szło kiepsko jesienią, pojawiły się takie informacje, że to jest pierwszy moment, kiedy faktycznie Stefano Pioli może zostać zwolniony. No i od tej pory Stefano Pioli, jak w tym memie, że leżał taki rozwalony, i no to teraz gramy na poważnie. I zaczął wygrywać wszystko naprawdę, bo dyspozycja Milanu w tych ostatnich tygodniach jest imponująca. Na 15 ostatnich meczów 10 zwycięstw, 4 remisy, tylko jedna z, porażka. Spijają sobie z dzióbków. Wyjazd do meczu z łącą. tu widzimy wymianę uprzejmości pomiędzy prezesem klubu Paolo Scaroni, a trenerem Stefano Pioli. No i te ostatnie już doniesienia najbardziej wiarygodnych, najlepszych włoskich mediów w zakresie właśnie Milanu wskazują na to, że prawdopodobnie Stefano Pioli swoją pracę w Milanie będzie kontynuował przez kolejny sezon, no bo jest to takie logiczne. Trudno mi sobie wyobrazić w tym momencie trenera, który wchodzi do Milanu i tak z marszu gwarantuje lepszą postawę, czy to w Europie, czy, czy w Lidze Włoskiej. Hmm. No bo jak weźmiemy pod uwagę wydarzenia w samej Serii A, tam Milan może zakończyć sezon między powiedzmy 85 a 90 punktami, to jest taki wynik, który zwykle bardzo często dałoby mistrzostwo Włoch. No a po prostu Inter jedzie jak szalony i może mieć ponad 100 punktów na koniec sezonu. To jest druga kwestia. W Lidze Mistrzów bardzo trudna grupa, nie udało się z niej wyjść, ale w Lidze Europy teraz ćwierćfinał z Romą, są szanse, żeby tam zrobić fajny wynik, więc nie można powiedzieć, że ten sezon w wykonaniu Milanu jest nieudany. Wręcz przeciwnie, jest udany jak dotąd, a może być jeszcze bardziej. No tylko, że wiadomo, że jak kibice Milanu zobaczymy, jak Inter celebruje 20. mistrzostwo z nimi na trybunach, to, to za bardzo inne rzeczy się nie będą liczyły. A ty byś obstawił, że Milan, okej, okay, eliminuje Romę w ćwierćfinale, rozumiem, że to to jest taki scenariusz bardziej mhm. prawdopodobny. Potem Bayer. A, a potem Bayer-Leverkusen? W, w zeszłym roku Milan powstrzymał Napoli, które pędziło w Lidze Szalałę i w Lidze Mistrzów udało się no, no ich właśnie. powstrzymać, więc no, ktoś busi. Czerwono-czarni czerwono może znajdą patent na No to słuchaj, mamy jeszcze bohatera nieoczywistego, to będzie y, tym razem Alexis Selemakers? Szele tak jest. Pięknego rezystansu i asysta piętą w meczu z Salernitaną. Bardziej go wskazałem jako taką postać, jedną z kilku w tej Bolonii, która rozbiła Salernitanę, bo chciałem parę zdań też powiedzieć o Bolonii. 3 do 0, 8 kolejek do końca, komfortowa przewaga w tabeli nad piątym miejscem. No i wszystko wskazuje na to, że Bolonia doczeka się powrotu do Ligi Mistrzów. Coś wie, czy, czy coraz więcej wskazuje na to, może takie sformułowanie będzie lepsze. To byłoby drugie takie wydarzenie w historii klubu. Poprzednio, jeżeli dobrze pamiętam z głowy, sezon 64/65. Więc troszkę od tego czasu minęło 6 dekad. No ale jego Motta stworzył piękną ekipę no i zobaczymy też, co jest bardzo ciekawe, czy zdecyduje się podążyć taką drogą jak Szabi Alonso, czyli zostanie jeszcze na kolejny sezon w Bolonii, i ewentualnie ją w tej lidze Mistrzów poprowadzi, czy jednak już latem będzie chciał zmienić barwy klubowe. To też pewnie w dużej mierze zależy od tego i właśnie co Milan postanowi ze Stefano Piolim, no i co Juventus postanowi z Massimiliano Allegriem, bo też te bardzo mocno się wskazuje pod kątem przejęcia Juventus. Słuchaj, a skoro mówimy o lidze mistrzów, skoro mówimy o Bolonii, która mogłaby tam zagrać, która prawdopodobnie zagra w Champions League, to jako ten temat e, wolny, jaką wolną kartę, jako Jokera, właśnie bierzesz e, na tapet sytuację włoskich klubów, czy inaczej, włoskiej federacji w tych rozgrywkach europejskich pucharów, bo. Może się okazać, aż się wierzyć nie chce, że Włochy będą reprezentowane nie tylko przez Bolonię, ale jeszcze przez. Jeszcze paru innych doskoczy tak. do, tego, do tej grupy. Zwykle, zwykle mówiło się o pięciu potencjalnych a. zespołach serii, a które mogą zagrać w przyszłym sezonie w Ligi Mistrzów. Okazuje się, że to może być nawet sześć jakiś. Aczkolwiek ta szósta to jest taki wariant naprawdę hura optymistyczny. Bo musiało, Powiedz, co musi się wydarzyć? Musiałoby się okazać, że Roma albo Atalanta kończą sezon poza czołową piątką i wygrywają Ligę Europy. Wtedy z tego niższego jeszcze miejsca wchodzą do Ligi Mistrzów. Ale już sam fakt tego piątego miejsca jest niemal przyklepany. Nie wiem, czy tutaj mamy grafikę z tym. Tweetem i rankingiem, ale. Nie, nie mamy tego, nie mamy tego rankingu. Ale, ale wielu kibiców się zastanawia, jak, te, jak, jak to tam się układa, czy to jest bardzo możliwe, czy mniej możliwe, no, według tych wszystkich doniesień, które mamy. To jest już praktycznie przyklepane. Tam by się cud musiał wydarzyć, żeby Włosi osunęli się z jednego z dwóch pierwszych miejsc w tym rankingu za obecny sezon i stracili piątą przepustkę do Ligi Mistrzów. Teraz jest już sprawa prosta: i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Konferencji, i w Lidze Europy. Po prostu za awans do kolejnej rundy jest przyznawany jeden punkt, a Włosi mają Włosi... Cztery, no cztery zespoły, liczy się tak samo jak w Lidze Mistrzów, więc. Jeden zespół w półfinale Ligi Europy będą mieć na pewno, bo jest włoska tak, para. Fiorentina gra z Wiktorią Pilzą, no. więc też jest faworytem w Lidze Konferencji. No Atalanta z Liverpoolem tutaj na pewno faworytem nie jest, ale na pewno Włosi jakieś punkty jeszcze do tego rankingu dorzucą. No i te inne ekipy, które atakują z dołu tabeli musiałyby wyczyniać naprawdę cuda, żeby prze, przeskoczyć Włochów. No i Włosi też naprawdę nie wiem co by musieli powyczyniać w tych pucharach, żeby Eee, no pięcioma nie zakończyć. Obustronna dyskwalifikacja <noise> Milanu i, tak. i Romy na, więc, na poziomie ćwierćfinału. Ważne wie... jest rzeczywiście to, co mówisz, że ważone w tym rankingu są równomiernie wszystkie tak. rozgrywki, więc odpadając nawet z Ligi Mistrzów mhm. nie, nie szkodzi im to za to, bardzo. To jest troszkę bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o eliminację, o fazę tak. grupową, o te wcześniejsze to fazy pucharowe, od od ćwierćfinału w górę to już jak leci, po prostu dają punkt za, za każdy awans. Więc zobaczymy, I to akurat jak się... Włochom służy w, tej, tak, w, w tym Tak, więc zobaczymy, momencie. jak to się wszystko zakończy, no, ale wszystko wskazuje na to, że czołowa czwórka w lizy Mistrzów, tak jak jest normalnie, piąty zespół właśnie z tego y, dodatkowego miejsca, no a szósty ewentualnie, gdyby Roma albo Atalanta zakończyły sezon poza pierwszą piątką i wygrały Ligę Europy, no bo Milan już nie biorę tutaj pod uwagę, bo Milan y, Ligę Mistrzów przez Ligę ma już praktycznie zapewnioną. No to dobrze, mój drogi. Y, czy Inter zapewni swoje Mistrzostwo w meczu z Milanem, tak czy nie? Co, co, co typujemy? Jak uważasz? Pomidor. No to ja mówię, że tak. Ja wiem dlaczego. Pomidor 73% też tak uważa, że tak. Twoje typy na najbliższą kolejkę to jeszcze nie będzie ta kolejka milanowo-interowa, no bo ta nas czeka dopiero za trzy. 3... Za trzy serie spotkań, jak, jak opowiadaliśmy, i typy Marcina najbliższe, jak zawsze trzy mecze sobie wybiera. Tak, są, są ciekawe spotkania w szkolicy. Roma, Lazio, no wydaje mi się, że i ta Roma po liftingu Daniele Derowskiego, i Lazio, Igora Tudora trochę bardziej energiczne, skończy się remisem, ale mecz zapowiada się bardzo ciekawie, jak to zawsze derby Rzymu. Juventus, Fiorentina, no uważam, że jednak turyńczycy przełamią tą swoją słabą serię w Lidze, tym bardziej, że Fiorentina również nie ma się czym poszczycić, jeżeli chodzi o dorobek w Serie A, a i chyba uwaga wieli jest już skupiona w pełni na Pucharze Włoch i Lidze Konferencji. Ella z Genoa, wziąłem jeszcze pod uwagę taki mecz, w którym wydaje się, że to Genoa na papierze jest lepsza, ale las po tym styczniowym lepieniu kadry tak Można powiedzieć troszkę dziwnie, że wielu piłkarzy oddał, wielu piłkarzy przyjął, jednak jakoś się w tej Weronie wszystko zaczęło zawiązywać i myślę, że Genę e pokonają i wykonają taki bardzo ważny krok w kierunku utrzymania. Marcin Długosz był razem z nami, dziękujemy Ci bardzo nasz drugi przyjacielu. A Dziękuję nami, To była Liga, Liga Włoska. Czekaj, bo pytałem Cię, Ty wiesz jaka to była przyśpiewa, którego klubu? Nie wiesz? I bardzo dobrze, że nie wiesz. Pamiętajcie, Napoli? Wy macie... słucham. Napoli, czy nie? Ale nawet jakbym wiedział, to bym ci nie powiedział. A, okay. to bo to to jest, ja to też wiecie. mówię pomidor, bo Dobra. jest nieustający konkurs trwa, żeby wskazać sześć klubów, w których przyśpiewki się tutaj pojawiły. Tobie dziękuję, a teraz Liga Hiszpańska wjeżdża i to będzie piąta przyśpiewka piątego klubu. Jedno wiemy na pewno, to będzie przyśpiewka klubu hiszpańskiego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Znajesz Rafał? Rafał Kowalczyk razem z nami, Barsa.com. Co to za klub? skorzystam z popularnej opcji, którą też już zaprezentowaliście kilka razy i powiem pomidor, ale słyszę campeon, więc mam nadzieję, że to Barcelona będzie z tą przyśpiewką się utożsamiać za bodajże osiem kolejek. <sum> Okej, okay, no to słuchaj, bo jesteś redaktorem Barca.com, no zaczniemy właśnie, słuchaj, od wydarzenia. A, nie, przepraszam. Zanim o wydarzeniu, najpierw, najpierw wyniki tej kolejki, żeby wszystko było bątą, bon żeby wszystko było jasne. Eee, jak zawsze tutaj pomijamy te najbardziej oczywiste rzeczy najbardziej oczywiste mecze, które są omawiane w, w naszym programie la liga. O, zdaje się, że lewa strona pokrywa się z prawą stroną, co jest bez sensu, ale niech, niech i tak będzie. Słuchaj, czy jest już ostateczne potwierdzenie, że Robert Lewandowski nie zostanie, nie dostanie większej kary, co się już kiedyś Ramosowi zdarzyło po Champions League, kiedy się wykartkował. To jest liga hiszpańska, i tu dopóki nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego na boisku w El Clasico, to myślę, że niczego nie możemy być pewni. Natomiast patrząc na to, jakie newsy dochodzą do nas, to wydaje się, że tak, że rzeczywiście ta metoda wykartkowania się przy schodzeniu z boiska w meczu z Las Palmas okaże się skuteczna i jedną kolejkę Robert Lewandowski będzie odpoczywać natomiast w spotkaniu z Realem Madryt tak istotnym jeżeli chodzi o ewentualne budowanie nadziei wśród kibiców o jakąkolwiek jeszcze walkę o mistrzostwo Hiszpanii Robert Lewandowski zagra także fantastyczna informacja na pewno nie tylko dla kibiców Barcelony ale też dla całego widowiska bo wiemy że El Clasico tak jak się to często mówi rządzi się swoimi prawami i tak, jak możemy oczekiwać od tego spotkania, że będzie po prostu gorąca atmosfera, ja na to liczę. A do tego są potrzebni najlepsi, potrzebne są wielkie marki, potrzebne są wielkie nazwiska, także na pewno taką postacią Robert Lewandowski jest. I patrząc na to, że w ostatnich tygodniach ta forma zwyżkuje, może jeszcze nie jest najwyższa, może jeszcze nie jest to Robert Lewandowski, jakiego chcielibyśmy oglądać, to na pewno będzie bardzo ważną postacią w drużynie Szabiego podczas tego klasyku. A ty chyba naprawdę, kurczę, bo już drugi raz o tym mówisz, chyba naprawdę wierzysz w ten ewentualny jeszcze tytuł przy 8 punktach różnicy, co? Nie, nie, nie. Na ten moment praktycznie w ogóle nie wierzę, natomiast wiem, że są jeszcze kibice, którzy w Polsce bardzo lubią to matematyczne podejście. Okay. I do ostatniej kolejki będzie liczenie punktów. Więc, żeby, żeby była pożywka dla tych kibiców, to myślę, że, że lewy musi zagrać. Rozumiem. Ja już dzisiaj mówiłem coś na temat matematyki w piłce nożnej. Kiedy ona się pojawia, to znaczy, że mamy do, do czynienia z przypadkami już niemal beznadziejnymi. Słuchaj, ale skoro mówimy o ważnych postaciach, to nie, pozwól, że nie zaczniemy od wydarzenia, ale od cytatu. Bo właśnie cytat dotyczy poniekąd ważnych postaci w Barcelonie i ważnych piłkarzy w tego sezonu. Bo to Pedri, który miał odpowiedzieć na temat, kto jest najlepszym zawodnikiem Barcelony w tym sezonie. Tak, dosyć kuriozalna Prawda? odpowiedź, ona w ogóle została hmm. udzielona na takiej platformie, która nazywa się The Residency i to nie jest odpowiedź do dziennikarzy, tylko niejako do kibiców, którzy zadawali mu pytania. Ale to może tu jest bardziej I... szczery, słuchaj. Być może być może pozbawiony tej konieczności odpowiadania z dużą poprawnością polityczną rzeczywiście tej szczerości nabył. Natomiast jakkolwiek nie oszukiwać rzeczywistości, to fakt jest taki, że, że Pedri powiedział prawdę, bo jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie spotkania Barcelony, nie tylko na przestrzeni ostatniej jednej czy dwóch kolejek, to rzeczywiście możemy łatwo dojść do wniosku, że faktycznie ten Duet Kubarsi i lamine Jamal są kluczowymi postaciami dla, dla Barcelony w ostatnim okresie i. No, jest to, jest to niesamowita sytuacja, bo myślę, że my też bardzo szybko przyszliśmy do, tego, do, do takiej sytuacji na porządku dziennym, gdzie 17 i 16 latek, czyli piłkarze, których łączna, łączny wiek jest mniejszy od dwa lata niż Roberta Lewandowskiego, decydują o tym, jak wygląda jedna z największych drużyn na świecie. No, na mnie robi to niesamowite wrażenie, szczególnie Kubarski, który. Prezentuje na dosyć newralgicznej pozycji, jaką jest środkowy obrońca bardzo dużą dojrzałość, i no, takie przekonanie o własnych umiejętnościach można powiedzieć, i tak naprawdę już obok Araucho jest, jest postacią kluczową w tej linii defensywnej, dużo wspomina się o tym, i też bardzo dużo kompilacji już na w stosunku do liczby rozegranych minut przez tego zawodnika, już już lata gdzieś po Twitterze czy po YouTubie w kontekście tego, jak wyprowadza piłkę, więc niesamowity zawodnik, i no, wiadomo, że, że ciągle 17 latek, natomiast e, już podpala wyobraźnię kibiców w kontekście tego, że może być decydującą postacią dla linii defensywnej nie tylko do końca tego sezonu, ale na wiele, wiele lat. No i Lamina Jamal, który przebojem wdarł się do pierwszej drużyny i w momencie, kiedy o, o ataku miał decydować Ferran, Felix Lewandowski czy Rafinha, okazuje się, że 16-latek z kolei jest tą, jest tą kluczową postacią. I co też uderzające w tym cytacie, Pedri tam powiedział, że stawia na młodych, jeżeli chodzi o wybór tych najlepszych. To dodajmy, że sam Pedri ma 21 lat, więc my też na, ty, na niego zaczynamy patrzeć, <laughs> tak. jak, na, jak na zawodnika, którego gdzieś umieszczamy na wśród wśród weteranów tej drużyny, a, a tak naprawdę ciągle też jest to młody chłopak. Także niesamowita sytuacja, jeżeli chodzi o piłkarzy Barcelony. Ja też mam zanotowane, że jeżeli chodzi o dziesięciu najmłodszych debiutantów La Liga, jeżeli chodzi o Barcelonę, to czterech z nich jest aktualnie w, w kadrze. Jest to Ford, Gavi, Kubarski i Lamina Jamal, właśnie. Plus piąty Ansufati, który jest na wypożyczeniu. Także no, nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy, jak bardzo historyczne wydarzenia dzieją się teraz, jeżeli chodzi o debiuty w Barcelonie. Słuchaj, to teraz zajmijmy się koroną. Króla Strzelców w Lidze Hiszpańskiej, bo tutaj rywalizacja też możesz zerknąć na kartkę, a nawet bez zerkania wiemy, że jest zacięta jak, może jak nigdy. Nie wiem, czy to wynika z wielkości napastników, czy raczej ze słabości paru, że to się tak wypłaszczyło. No rzeczywiście muszę zerkać na kartkę, bo faktycznie tych napastników, którzy biją się o tytuł tak zwany trofeo pichici, czyli Króla Strzelców w lidze Hiszpańskiej jest naprawdę bardzo wielu. Mnie się wydaje, że poza tym, jak bardzo wyrównana jest ta rywalizacja sama w sobie, to my też byliśmy przyzwyczajeni poniekąd do tego, jak ona wyglądała, jak Przez lata. zdominował no Cristiano i Messi, gdzie byliśmy w zasadzie przyzwyczajeni do tego, że albo jeden, albo drugi to trofeum wygra, ewentualnie No ewentualnie Benzema jest jeszcze wstakiwał, albo Suarez. Ewentualnie Tak, jeszcze na późniejszym etapie Karim Benzema rzeczywiście. Natomiast liczby są takie po ostatniej kolejce, po 30. kolejce, że 16 goli mają Jude Bellingham, Ante Budimir z Osasuny i Artem Dowbyk z Zielony. Oczko niżej, czyli z piętnastoma golami, jest Borha Majoral, czyli napastnik Hetafe, który aktualnie jest kontuzjowany i prawdopodobnie nie poprawi już tego dorobku strzeleckiego w tym sezonie. Ze względu na, na kontuzję kolana, którą odniósł w 27 kolejce. Alvaro, Morata, Sorlot mają bramek 14, natomiast jeszcze niżej jest Robert Lewandowski i Gorka Guruzeta z 13 ramkami, i goni ich Hugo Duro z 12 bramkami. Także zupełnie niesamowita sytuacja, i, i po pierwszych meczach, pierwszych tygodniach Ligi Hiszpańskiej mogłoby się wydawać, że Jude Bellingham. Mocno prześcignie cały, cały ten strzelecki paleton i gdzieś dosyć szybko zapewni sobie tytuł króla strzelców. Natomiast to no, ze względu na to, jak wygląda ten rok, ze względu na to, że on też nie we wszystkich meczach grał, jak wiemy, był zawieszony, e, dał się doścignąć. Co prawda nie Robertowi Lewandowskiemu, który był tym typowanym jako ewentualnie drugi król strzelców czy, czy wicekról strzelców. Natomiast do, do rywalizacji rzeczywiście weszło dużo nazwisk, które być może niektórym kibicom wydają się dosyć anonimowe. Ale jeżeli mówimy o Lidze Hiszpańskiej z perspektywy drużyn, która często, z perspektywy drużyn, która, która często jest taką ligą dwóch prędkości, to, to fajny, ciekawy smaczek, taki interesujący, że rzeczywiście z tych mniejszych. Drużyn do, do gry o, o tytuł króla strzelców weszło też kilka, kilka mniejszych nazwisk, więc, więc fajny kolor, jeżeli chodzi o Hiszpanię. To będzie ciekawa sprawa, bo być może będą kluby, które na, w tych ostatnich kolejkach będą grały na tych swoich liderów, i, i właśnie żeby, żeby oni mogli tych kilka goli dorzucić. Swoją drogą, jeżeli zostanie Bellingham, czyli nieprawdziwy napastnik, tylko, tylko ofensywny pomocnik, albo jeżeli wygra ktoś taki jak. Nie wiem, Lewandowski de facto obecnie z ósmego miejsca klasyfikacji strzelców na kilka kolejek przed końcem to też będą wydarzenia duże i rzadko spotykane w europejskim futbolu, to jestem, to jestem pewny. Słuchaj, jeszcze zostaniemy, tym razem zostaniemy przy nie, nie już o walce o korona króla, króla strzelców, a o walce jako takiej. Otóż MMA. Mamy MMA w Hiszpanii pod ośrodkiem treningowym Barcelony. Nawet będziemy mogli chyba sobie zobaczyć to na filmie. Co się działo? Co się działo? O co chodzi? O co poszło? To w ogóle też jest kuriozalna sytuacja, bo mamy przerwy reprezentacyjne, czyli okres, w którym mogłoby się wydawać, że Hiszpania będzie trochę cichsza medialnie niż to ma miejsce zazwyczaj. Jean Laporta nie, nie wyszedł do mediów z żadnymi informacjami, z żadnymi plotkami do, skierowanymi do kibiców. Florentino Perez nie ogłosił żadnego wielkiego nazwiska, które miałoby przyjść latem i okazuje się, że jednak, jednak coś te media i tak dostrzegły i tak oko kamer coś wyłapało, także nie ma w Hiszpanii nudy i rzeczywiście Inigo Martinez starł się z jednym. Z kibiców i, i powiedział mu kilka ostrych słów odnośnie do tego, że nie podoba mu się takie traktowanie, mówiąc w cudzysłowie: mm. Nie da sobie w kaszę dmuchać i, i wyzywać od, jak on to sam powiedział, od głupków, mm. i że, że jest to ostatni raz. E, dosyć przykra sytuacja i taka, można powiedzieć, prymitywna, zaprezentowana przez, przez tego kibica, swoją drogą. E, już pojawiły się takie nagrania z innej sytuacji z jego udziałem, to znaczy z ceremonii przedłużenia kontraktu przez Gawiego na. W stadionie Barcelony, kiedy okazało się, że ten sam Kibic był ubrany w koszulkę realu i też dosyć mocno manifestował mm. swoją przynależność klubową na wydarzeniu związanym z Barceloną. Także przykra sytuacja, natomiast y, wiemy też, że nie jest to pierwszy raz, bo takie miejsca pod ośrodkiem treningowym Barcelony dzieją się niestety dosyć regularnie i, i dotknęło to też chociażby Roberta Lewandowskiego, któremu skradziono zegarek i telefon przez y, od strony pasażera. Kiedy, kiedy Polak był w swoim samochodzie, wiemy też, że e, Kunde wielokrotnie się frustrował, co, co zostało złapane też przez kamery. Wiemy, że była sytuacja z Untitim, kiedy, kiedy zbeształ jednego z kibiców za e, tarasowanie mu drogi, kiedy jechał samochodem. I, I też przy tej całej okazji wypłynęły takie no już z perspektywy czasu archiwalne, Nagrania kiedy sam Leo Messi donerwował się na kibiców za to, że jakiś dzieciak kolejny raz stoi pod ośrodkiem treningowym, nagrywając kolejny raz, kolejny dzień z rzędu to samo wideo. Także, no niestety, z punktu widzenia kibiców, którzy faktycznie kulturalnie, gdzieś z dużą pokorą wobec piłkarzy chcieliby zdobyć ten autograf czy wypragnioną wymarzoną fotkę, no, no smutna sprawa, bo, bo mogą się tego nie doczekać. Natomiast no wiemy, że internet rządzi się teraz swoimi prawami. I, I wygląda to, jak wygląda. Słusznie też moim zdaniem pojawiły się takie informacje, co by było, takie informacje jak informacje, takie opinie, co by było, gdyby to nie był Inigo Martinez, bo wiemy, że BASK raczej nie jest dosyć hucznym, szumnym medialnym nazwiskiem, ale można sobie łatwo wyobrazić, co by było, gdyby to chociaż był Vinicius czy, czy Cristiano Ronaldo, którzy gdyby byli nagrani w takiej sytuacji, to prawdopodobnie nie mieliby łatwego życia przez kilka kolejnych tygodni. No, tak, to na pewno. I... I niestety sytuacja, w której 100 razy dany piłkarz może zachować chłodną głowę i, i zachować się bardzo spokojnie, w momencie, kiedy przy 101 sytuacji zagotuje się i zareaguje, będzie wyciągana do, do mediów społecznościowych. Także, no niestety, obrazki, których pewnie nie chcielibyśmy oglądać, ale, ale taka jest Hiszpania i, i podejrzewam, że szybko nie, no, się no, tego nie dzieje. Na szczęście, nie słuchaj, na szczęście ja mocno przesadziłem z tym MMA i tak naprawdę tam nie doszło do żadnego. To... To tylko tak było na, na jakby to, jak to mówi Mati, na potrzeby publicystyczne. Powiedzmy, to była te konfrontacje dzień wcześniej, kiedy jeszcze sobie tak tylko stają, jak dwa koguciki pogadali, ale, ale naturalnie obrazki niepotrzebne. Słuchaj, na koniec. Bohater nieoczywisty tej kolejki. Wybierasz zawodnika, który w moim odczuciu jest takim w ogóle bohaterem nieoczywistym od wielu lat. Czasem taki, jak to mawia Bogusław Kaczmarek, jest jak gaz bojowy. Czasem bezwonny, czasem bezbarwny. A razi, bo to Saul Niguez, prawda? Bo to o nim mowa. Zgadza się, tak. I no ciekawa też sytuacja, bo Atletico i Atletic biją się o czwartą pozycję w Lidze Hiszpańskiej, premiowaną udziałem w Lidze Mistrzów, jak dobrze wiemy. I w związku z tym, że Atletic ma przed sobą mecz finałowy Pucharu Króla z Majorką w ten weekend... To wydaje mi się, że z nieco dużą rezerwą energii i, i sił podeszli do spotkania z Realem, które przegrali 0 do 2. Oczywiście niczego nie ujmując królewskim, natomiast no, ja gdzieś upatrywałem szansy w urwaniu punktów, właśnie przez ekipę z Bilbao w tej kolejce. Realowi oczywiście. Natomiast w związku z tą porażką Atletiko swoją szansę wykorzystało. Natomiast utraty punktów było blisko, bo bramka Saula w 67 minucie i rzeczywiście jest to bohater nieoczywisty, ze względu na to, że on trzy minuty wcześniej Pablo Barriosa zmienił wchodząc z ławki rezerwowych. Także kto jak nie on mógł zapewnić takie trzy punkty, legenda, legenda Atletico zdecydowanie. A nieoczywisty z tego względu, że jeżeli spojrzymy sobie na drużynę z Madrytu, to zobaczymy kilka nazwisk, po których prędzej spodziewalibyśmy się zdobycia bramki, czyli chociażby Memphis, Griezmann, Alvaro Morata i, i, tak, dalej, i tak dalej. Wiemy, jaki potencjał w ataku ma Atletico, Angel Korea, chociażby, którego też kiedyś w programie wspominaliśmy jako jokera czy, czy bohatera nieoczywistego. Także na pewno ciekawie będzie się klarować ta pozycja czwarta w tabeli, jeżeli chodzi o, o Ligę Hiszpańską. I, I na pewno warto, warto obserwować te rywalizację. Rafał, to na koniec jeszcze Cię poprosimy o typy na najbliższą kolejkę La Liga. Wybierasz trzy spotkania? Jakie i z jakimi, i z jakimi wynikami? Atletico Girona. Trudno mi przewidzieć jakieś konkretne wyniki, natomiast mecz na pewno ciekawy z perspektywy właśnie rywalizacji w tabeli, bo Girona będzie się trzymać za wszelką cenę tych miejsc 2-3. W rywalizacji, w rywalizacji z Barceloną na pewno i tak jak ta kolejka pokazuje, w bezpośrednim starciu z Atletiko. Natomiast z drugiej strony, Atletiko myślę, że będzie śmiało dążyć do tego, żeby już nie wypadać poza top 4 kosztem Atletiku, które z kolei zmierzy się z Villarealem, czyli drużyną, która, które, która próbowała urwać punkty w poprzedniej kolejce, właśnie Atletiko Madryt. Więc ciekawie nam się to wszystko zazębia, będzie można zobaczyć sobie, jak bezpośredni konkurenci. Walczący o pozycję numer cztery wyglądają na tle tej samej drużyny, czyli właśnie Villarealu. I tu myślę, że mimo wszystko Atletik też będzie, będzie podtrzymywać te pasy dążenia do pozycji numer cztery, więc, więc też trzy punkty stawiam, że jednak weźmie drużynę z Bilbao i nie mógłbym wspomnieć o Barcelonie, która nie mógłbym nie wspomnieć o Barcelonie, która zmierzy się w tej kolejce z Cadiz. Może nawet nie tyle pod kątem jakiegoś spektakularnego widowiska, bo wiemy, że Cadiz lubi grać, mówiąc w cudzysłowie, taki antyfutbol i możliwie bardzo przykrzać Barcelonie życie. Natomiast jest to spotkanie o tyle ciekawe, że kilku piłkarzy na czele z Robertem Lewandowskim czy Kancelo czy wykartkowali się na to spotkanie, więc będzie okazja do tego, żeby w dłuższym wymiarze czasowym zobaczyć inne postaci, które Barceloną powoli zaczynają rządzić, a przynajmniej my, kibice Barcelony, taką nadzieję mamy, że tak się stanie w najbliższej przyszłości, czyli chociażby Vitor Roque, który tych szans ma póki co niewiele, jeżeli chodzi o, o, o granie w dłuższym wymiarze czasowym. I być może będzie to okazja dla Hektora Forta, czyli kolejnej perełki Barcelony, kolejnego młodego zawodnika, który prawdopodobnie kanselo na lewym skrzydle, na lewym wachadle, czy też lewej obronie, jak zwał, tak zwał, będzie miał okazję, za, za, będzie miał szansę go zastąpić, także warto sobie na te mecze zerknąć. Barsa.com reprezentowana przez Rafała Kowalczyka. Bardzo Ci, Rafał, dziękujemy. Inny Kowal, Wojtek, przypomnę, dzisiaj 22.30 zapraszamy na Kowalowe. Rafał, bardzo Ci dziękujemy. Ja e, również dziękuję. Ja, Tylko, wszystko, trzymaj się na czacie, rzuciliśmy pytaniem, czy Robert Lewandowski powinien wystąpić w El Clasico po w cudzysłowie wykartkowaniu się. Wasza odpowiedź w 80% tak. Pytacie też na czacie, czy y, raz zwracacie uwagę na to, że Wisła już od 50 sekundy meczu z Piastem Gliwice w półfinale prowadzi 1 do 0. E, też zaraz dołączę do oglądania tego spotkania i tego drugiego półfinału też, to po tym drugim półfinale włączamy się z kowalowym, e, ale będziemy pewnie rzucali oko, lewe oko na Maroko, a prawe gdzieś tam, bo wiecie, sporo się dzieje w Europie całej. E, pytanie jest, czy koleżka Kotleszka będzie razem z nami w, w programie KS Europa. No jak nie jak tak, no jak nie jak tak jest. Dzisiaj, co prawda, bez koszulki jakiegoś punkowego... Nie, zespołu jest dziwny, to jest w ogóle niepoważne. Ale ja też nie mam na sobie koszulki F.N. No właśnie. Słuchaj, e, ruszamy najpierw, najpierw dżingielek i jakieś dźwięki stadionowe. Pamiętajcie, najtrudniejszy konkurs e, świata trwa. Wiesz co to jest? Nie wiem. jakiś Meksyk, ale, ale nie wiem, kurczę. No to pamiętajcie, to jest spoza, spoza pierwszych pięciu lig. Okazuje się, że dwa tygodnie temu największe problemy sprawił ten ostatni, właśnie twój dżingiel, mm -hmm. bo to był Korincię. Corinthians, Corinthians, São Paulo, tak, tak, no i to, było, to było zbyt trudne. Adam, to najpierw ja ci rzucę wiadomością, słuchaj, proszę. Na, ale bo, bo, to jest, bo to jest hit, naprawdę. Na naszej stronie kanal sportowy.pl pojawił mm -hmm. się. A propos, a propos rozgrywek innych. Mm -hmm. Pojawił się e, artykuł Rafała Roskowskiego, tego mm -hmm. Rafała Roskowskiego, mm -hmm. sędziego, który w bardzo ciekawy i w bardzo szczegółowy sposób opisuje zadymę z meczu naprzód brwinów partyzant Leszno, prowadzony przez, uważaj, panią, Karolinę Bojar-Stefańską. Mm -hmm. Karolina Bojar wyszła za, Pani, Pani. wyszła za mąż za Daniela Stefańskiego, i no, jak się okazuje, w rodzinie Stefańskich dużo się ostatnio dzieje. Daniel Stefański ma swoje kłopoty, a Karolina Bojar-Stefańska, jak to zostało zatytułowane, ty tytuł do artykułu jest Lady in Red, i szukajcie sobie tego na, na stronie kanału sportowy.pl, pokazała i teraz uważaj. Sześć czerwonych kartek, ale to jest nic. Bo przeczytać ten cały artykuł, co tam się działo, podobno takiej zadymy i takiej bijatyki, mhm. to świat nie widział partyzant z partyzanta. Tam, ale. Nic więcej nie mówię. Kanal sportowy.pl. Zaglądajcie i czytajcie. A gdzie będziemy dzisiaj z tobą? To tylko dodam, że mówią, że kobieta łagodzi obyczaje. Jak się okazuje, nie zawsze i nie wszędzie. Nie, nie, nie dało się, nie dało. Się. Dziś zajrzymy sobie jak zwykle w pięć miejsc. Mhm. Będziemy starali się też zaglądać od tego tygodnia do naszych grupowych rywali na euro. Bardzo a więc dobrze. Austria i Holandia i no tak, też. Bo do Francję, mamy, Francję mamy na bieżąco. Francję to zostawiam wam tutaj wcześniej. Mhm. Będziemy zaglądali do Austrii i Holandii, ale dzisiaj będzie także Portugalia, będą Stany Zjednoczone i uwaga, będzie także Honduras, ale Honduras sobie Przedstawię na koniec, jeżeli pozwolisz, zaczniemy od Austriaków. Ostatnio w reprezentacji Austrii był no, mały konflikt, a właściwie bardziej kontrowersja, bo trzech zawodników, Marko Grulgi do Burgstahler, a także Niklas Hedl nie zostali powołani. Wszyscy grają w Rapidzie, a nie zostali powołani dlatego, ponieważ po derbach wygranych przez Rapid z Austrią Wiedeń wszyscy zostali przyłapani przy śpiewaniu homofobicznych... Piosenek i to nie spodobało się właściwie nikomu. No i też selekcjoner reprezentacji Austrii nie mógł ich powołać na dwa mecze, które Austriacy w bardzo dobrym stylu zagrali ze Słowacją i z Turcją. Z Turcją, zwłaszcza wygrana 6 do 1, bardzo okazała. Natomiast Marko Grul chyba wziął sobie do serca tę reprymendę, bo w ten weekend zrehabilitował się przynajmniej na boisku, strzelając pierwszego w tym sezonie ligi austriackiej hat-tricka, mhm. A więc wygrana 3 do 0 Rapidu z Hartbergiem. O tyle ciekawy mecz, że w drużynie Hartberga gra zawodnik, który być może pojedzie na Euro, więc będzie potencjalnym Strzelcem bramki przeciwko reprezentacji Polski. E, nazywa się ten człowiek Maximilian Entrup. E, 11 miesięcy temu grał jeszcze w Regional Liga Ost, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w lidze austriackiej. W listopadzie zadebiutował z Niemcami od razu. E, teraz, tydzień temu, strzelił swojego pierwszego gola, właśnie w tym meczu z Turkami. Błyskawiczna kariera, bardzo dużo o nim mówi się w Austrii. W tym meczu, co prawda, w weekend Golan nie strzelił, natomiast on sam mówi, że nie do końca dowierza temu, co się dzieje wokół niego. Mówi, że gra z zawodnikami w reprezentacji, z których dopiero znał tylko z telewizji. Dla niego te gwiazdy reprezentacji Austrii to był poziom absolutnie nieosiągalny, jeszcze nieco ponad rok temu. No a dzisiaj jest ich kolegą w reprezentacji i być może pojedzie na, na Mistrzostwa Europy, bo walczy o kronę Króla strzelców. Jak w się nazywa? Maximilian Entrup. Zapamiętajcie do nazwisko. Janek Bednarek po meczu wyciągnie z kieszeni klucze, Entrupa i telefon. No, mam taką nadzieję, żeby nie było odwrotnie. Nie chciałbym, żeby jeszcze nie tak dawno trzeci ligowiec strzelił gola reprezentacji Polski. Co w Holandii? E, w Holandii wielki szok, niedowierzanie, bo po 42 meczach PSW przegrywa w końcu spotkanie ligowe. Pierwszy raz w tym sezonie, ale ta seria zaczęła się jeszcze w poprzednich rozgrywkach. No i niespodziewanie, bo nie przegrywają z nikim wielkim, tylko z jeden 1-3 w ten weekend. Natomiast PSW już wczoraj grał swój mecz, bo kolejka teraz w Holandii już wygrało, więc podniosło się szybko. No ale niestety ta seria została zakończona. nie ma mowy. Kryzys szybko zażegnany. Cały czas PSW może pobić rekord punktowy, jeżeli hmm. chodzi o Eredywizję. To jest 88 punktów ustanowione swoją drogą przez Ajax i też przez PSW parę lat temu. Musieliby wygrać z tych ostatnich sześciu meczów bodaj pięć 5 czy 4, już niech nie chcę skłamać, ale jest to cały czas wykonalne. No, mistrzostwo też raczej się wydarzy, chociaż ta przewaga punktowa, no przy takiej serii ktoś by pomyślał, że już jest dawno sytuacja rozstrzygnięta, a to jest w tym momencie 10 punktów, z czego Feyenoord jeszcze ma mecz do rozegrania w tej kolejce, więc może być tylko 7 oczek. Tym bardziej, że Feyenoord gra z ostatnim zespołem w tabeli, więc to byłby dopiero paradoks, gdyby PSW z taką serią. A w ostatnich meczach, w ostatnich kolejkach wypuściło mistrzostwo. Mhm. Bo to cały czas jest możliwe. Mhm. Jeszcze w Rotterdamie wiem, że broni nie złożyli także w tej kwestii. Z Holandii do Portugalii, bo w Portugalii też się dzieje. Tam cały czas trwała walka trzech zespołów, a więc Sporting, Benfica, Porto o mistrzostwo. Chyba teraz już mówimy tylko o dwójce z Lizbony, bo Porto przegrało swój mecz. Też z kimś kompletnie nieoczywistym. Estoril Praia, a więc zespół spod Lizbony, żeby było śmiesznie. Jest, piękna miejscowość. Tak, już hmm. bardzo blisko oceanu. Plaże. Hmm. I co jest znamienne w tej sytuacji, no, że, że oni... Estoril Praia. Praia to chyba plaża? Plaża, no, tak, no, tak. No. I... Tylko wiesz, Porto przegrywa drugi mecz z tym Estoril, mm -hmm. w tym sezonie. Porto przegrało pięć meczów, z czego dwa z nich właśnie ze Sztoril Praja i to ich będzie kosztowało prawdopodobnie Mistrzostwo Portugalii. Mogą się jeszcze pocieszyć Pucharem Portugalii, bo wczoraj wieczorem też rozgrywany był półfinał swoją drogą derby pomiędzy Benfiką a Sportingiem. W pierwszym meczu, na którym miałem w ogóle okazję być, Sporting wygrał 2 do 1, wczoraj remis 2-2, awans Sportingu do, fin do finału. W drugiej parze gra Porto z Witorią Gimaraesz. Tam jeszcze ten pierwszy mecz dopiero chyba dzisiaj nawet zostanie rozegrany wieczorem z tego co, mm -hmm. co pamiętam, więc może być ciekawy ja też, że fuchary są grane w środku tygodnia, jak tak. ja wiemy grają prawie wszyscy Niemcy, Włosi Polacy, i Porto gra nie, dzisiaj, ale... bo dzisiaj 3 mm -hmm. kwietnia, dam sobie za to obciąć paznokcie nawet, mm -hmm. więc tak mi się wydaje, że, że dzisiaj Porto gra, więc może być ciekawy film. Mogę ci to szybko sprawdzić, ale jak nie, to ty mów o Stanach Zjednoczonych, a ja ci spadam. No dzieje się, słuchajcie, po bo po zawodnik trochę już zapomniany w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio mówiłem o Mateuszu Boguszu w kontekście być może powołania do reprezentacji Polski. Natomiast Mateusz usklich zbiera ostatnio znakomite recenzje został wybrany do jedenastki kolejki tego tygodnia w MLS Mało tego, Bradley Wright Phillips, a więc no, na warunki europejskie nawet znany skądinąd zawodnik, ale w MLS też znakomicie radził sobie w New York Red Bulls. On dzisiaj jest prezenterem, czy właściwie nie prezenterem, a ekspertem w studiu podczas meczów, też przez oficjalną stronę MLS zatrudniany do tego, żeby pisał swoje felietony i napisał taki tekst sześciu zawodników w MLS niepotrzebnie pomijanych albo o których za mało się mówi. Dokładnie tak, tak. to brzmiało. I tam na czele jest Mateusz Klich. Mm. Wychwala podniebiosa polskiego zawodnika Bradley Wright Phillips, nazywając go najlepszym pomocnikiem tego sezonu. Dopiero sześć kolejek za nami, więc jest dosyć wcześnie w sezonie. Natomiast chwali Mateusza Klicha za to, że może grać wszędzie w środku pomocy. Bo on rzeczywiście gra na defensywnym, jak trzeba grać trochę bardziej ofensywnie, za nowego szkoleniowca, jaki przyszedł do DC po Wayne'ie Runeju. Ta gra się trochę zmieniła. Też się znakomicie odnajduje w tym systemie Mateusz Klich. I też widać, że jest taką ważną postacią, bo bardzo dużo podpowiada tym młodszym piłkarzom w DC. Bradley Wright Phillips właśnie zwraca na to uwagę. Według niego to jest na razie najlepszy pomocnik ligi. A tam gra kilku niezłych, na przykład taki ktoś jak Busquets i też gra cały czas od deski do deski. Podobnie jak Mateusz Klich, bo to są zawodnicy, którzy na razie nie zeszli jeszcze ani razu z boiska podczas tego sezonu. Pewnie już dla wielu sytuacja Mateusza Klicha w kadrze zamknięta, natomiast chwalą go za oceanem. Formę na pewno ma bardzo dobrą. Myślę, że Michał Probierz Gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze musi go to nazwisko mieć. 21.15, dzisiaj, mój drogi Witoria Gimaraesz, FC Porto. Jest to spotkanie. Ktoś tutaj raca uwagę, że w meczu Benfiki się dużo działo. Trzy obronione rzuty karne w 15 minut? Wczorajszym, tym. tym A, to właśnie. W tym, w, w tym Pucharowym. Właśnie tym Tasa, Tasa de, Portu, de tak, Portugal. Tats, dokładnie. Tak, czyli mecz Benfica Sporting 2 do 2. Kochany, no i co, na koniec, Honduras. No i Delicia na koniec, czyli największa egzotyka na koniec. My tutaj się rozpływaliśmy podczas Wielkanocy, że w polskiej lidze padł gol strzelony przez bramkarza. Z do, w dodatku z takiej odległości, najdalsza odległość w historii Ekstraklasy, ale w Hondurasie tego pozazdrościli. Możemy sobie nawet obejrzeć ligę honduraską. To jest pan, który nazywa się Gerson Argueta I tak jak kiedyś José Luis Silavert, bo jego uznaje za swojego idola, podszedł do rzutu wolnego. I co się za moment wydarzy, to już sobie obejrzycie 28 minuta, proszę bardzo. Ślawert to strzelał bardzo regularnie yy, rzuty wolne Paragwajczyk. Gruby był, szeroki, ale. Ale jak uderzył, zobacz. Tyk, pięknie. Techniczne no. uderzenie, ale bramkarz też się rzucił jak na materac. Stary, no to jest Liga, nie Liga Honduraska, nie zapominajmy wciąż. <laughs> ale co jest większym jeszcze wydarzeniem, Argueta w tym meczu też zachował czyste konto. Mm -hmm. Więc no, absolutnie MVP tego spotkania. Po meczu, nawet jakbyśmy słuchali komentarza, bo sobie podsłuchiwałem tak. tego spotkania, no to porównywano go jeszcze przed strzałem do hostel, właśnie Shilaverta. Mm -hmm. A Schillavert... jeszcze przed wykonaniem, jeszcze przed rzutu wolnego. wykonaniem tego rzutu wolnego. Tak, tak, tak. On potem, sam piłkarz przyznał, że to jest jego idol. Shilavert 60. No, no ja za, szaleństwo na Trybunach w ogóle. Słuchaj, tam było 45 stopni, to mało to przyszedł na Tyle spójrz na bramkarza. No zaczekasz, rok to nie wystarczy. By też tam. był fanem Silawerta, i uznał, że trzeba tak w się rzuca. Liga honduraska, omówmy się, nie należy do najmocniejszych, natomiast czasami takie ciekawe rzeczy też będziemy dla Was tutaj wynajdywać. A Sila myślę, że Ty też powinieneś pamiętać, bo przecież grał w ramach. No stary, Teraz, oczywiście, że e, tak. To, to Barwna postać, naprawdę. Barw na Barwna postać, wyjątkowo arogancki tak. i przekonany o swojej, Przekonany o tym, że jest najlepszym bramkarzem świata, to, to, to jeszcze go takiego zapamiętam. On miał ksywę w ogóle Bulldog. Z no bo on kariery. tak trochę wyglądał, króciutko ostrzyżony, taki wiesz, wielki kawał. I kawał, wdawał kawał. się też w jakieś cały czas przepychanki z różnymi zawodnikami, więc lubił sobie pogadać. Startował na prezydenta Paragwaju o, w poprzednim roku, idzie. ale no, niestety z Kretasem przegrał i, i nie udało mu się zdobyć... Tego stanowiska hmm. Hoselieś Lawert. Natomiast jako bramkarz, jako barwna postać na pewno do historii piłki przeszedł. Słuchaj, to ja ci już dzisiaj dziękuję. Ja tak też. się składa, że spotkamy się w piątek się. w studiu tylko sportu i wtedy ja ci przygotuję kilku, kilka opowieści z cyklu, z cyklu Famiko i cała reszta. Ciekawostkowa. Na przykład o, bo mam takie wyciągnięte, na przykład o nowym lewym obrońcu podpisanym przez AZ Alkmar. Albo o koszulkach klubu FSMEC, bo dzisiaj o tym nie powiedzieliśmy, w jakich wystąpili przeciwko Monaco, bo to były bardzo charakterystyczne, bardzo interesujące, naprawdę fajne stroje. Koszulki Także... piłkarskie zawsze y okejką. I, tak. <grym> I chcę Ci powiedzieć, że w najbliższy piątek w, w Tylko Sporcie wracamy do mojej akcji, jesteśmy już gotowi. Wracamy do mojej akcji, będą że goście. będą goście fundujemy koszulki jednemu z klubów, z klubów niższych polskiej, polskiej piłki. Tak naprawdę to jest klub, który dopiero latem przystąpi do gdańskiej B klasy, Chełmianka Gdańsk, i zaprezentujemy Wam projekty tych koszulek. Będą projektanci, będziemy mieli też połączenie z, z, z człowiekiem z kappy. Mhm. no bo to wszystko w porozumieniu z kappą robimy takie naprawdę a la vicenza, a la, a la calitea koszulki dla jednego z klubów, takie naprawdę, Krótkie serie, ale bardzo dopieszczone koszulki. I wy też będziecie mogli w tym brać udział, bo liczymy na to, że będziecie głosowali. Będzie kilka projektów przedstawionych, będziemy wybierali ten najbardziej tak Zastanawiam się tylko, hmm? czy Gdyńska, tak? B-klasa powiedziałeś? Gdańska, hmm? B-klasa. Jaki to tak. poziom w porównaniu do Ligi Honduraskiej na przykład? Eee, do tej to najwyższej Ligi Honduraskiej. Sądząc po tym golu, że wystarczy trafić w bramkę, sądzę, że nie jest bardzo daleko. Jeszcze raz, gdybyście mieli okazję i ochotę zajrzeć, bo tam jest naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy. Na naszym portalu kanal sportowy.pl Bardzo dużo artykułów każdego dnia się pojawia, ciekawostkowych również. I między innymi to, o czym wam mówiłem, o tym jak Karolina Bojar-Stefańska. Lady in Red e, posędziowała mecz między naprzodem Brwinów a partyzant Leszno. Przeczytajcie, sami się przekonacie, czy jest tak jak wy byście chcieli, że e, bo Stefańscy to słabi sędziowie, czy może jednak miała wiele racji w tym, co zrobiła. To już się wy przekonacie, czytając ten artykuł. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Przypominam, że widzimy się jeszcze o godzinie 22.30 albo inaczej. Widzimy się po e, zakończonym meczu półfinału Pucharu Polski między... Jak jelonią i pogonią Szczecin, no bo jeśli będzie trwała dogrywka, to sobie obejrzymy z kowalem dogrywkę, wejdziemy po dogrywca. Jeśli nie, to od razu po, po gwisku kończącym mecz zaczynamy program. Adam Kotleszka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia jeszcze. I dzisiaj, i z Adamem. Widzimy się w piątek, a wcześniej w czwartek. Kolejny program Michał Pol i chyba Damian Bombol poprowadzą. Do zobaczenia. Ciao.